Cześć, nazywam się Piotr Turek, witam Cię serdecznie w podcaście CWS Życie to Rozwój, poruszający tematykę związaną z dietą, treningiem, fizjoterapią oraz rozwojem osobistym. Zapraszam do słuchania. Przepraszamy za jakość tego podcastu, niestety ze względu na usterki techniczne większa część była dogrywana bezpośrednio po rozmowie, dlatego niektóre dialogi mogą być niespójne, ale mamy nadzieję, że nie przeszkodzi to Państwu w odsłuchaniu. Dzisiejszym moim gościem jest Paweł Pawlak, specjalista z zakresu trójboju siłowego i członek ekipy Barber's Brothers. Odpowiemy sobie dzisiaj na jedne z najważniejszych pytań dotyczących treningu siłowego. Dzień dobry, jak już wcześniej powiedziałeś, jestem Paweł. Jestem członkiem ekipy Barber's Brothers, funkcjonuję pod przydomkiem Wiking. W Barber's Brothers zajmujemy się generalnie przygotowaniem siłowym z nastawieniem na trójbój siłowy, aczkolwiek współpracujemy też ze sportowcami z innych dziedzin. Mieliśmy okazję współpracować z hokeistami, z żeglarzami i z lekkoatletami. Generalnie rozwijamy się właśnie w tym kierunku. Mamy swój klub w Gdyni, gdzie nastawiamy się stricte na trójbój siłowy. Cóż więcej mógłbym powiedzieć, jestem ogromnym fanem metody sprzężonej w wykonaniu Louiego Simmonsa i propagatorem też tej metody. Zaczniemy od jednego z najtrudniejszych pytań z branży fitness. Powiedz mi, Paweł, jak skonstruować plan treningowy pod jednostkę treningu personalnego? Kiedy mamy możliwość wykonywania 2-3 jednostek w tygodniu i trwające maks 60 minut sesje treningowe. Priorytety, okej. A powinniśmy się skupić bardziej na takich ćwiczeniach wielostopowych, podstawowych jak martwy ciąg, przysiad, a resztę dodawać ćwiczeń akcesoryjnych, czy jak powinniśmy rozplanować taki szkielet treningu? To wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju mamy klienta i na jakim ten klient jest w poziomie, nie? Bo ciężko byłoby skonstruować tutaj odpowiedź, jak zrobić plan, nie znając danej osoby, nie? Wyróżniamy najczęściej, to jest najczęstszy podział, z którego my też korzystamy, 3 kategorie klientów. Masz klienta medycznego, masz klienta sylwetkowego, masz klienta sportowego. Klient medyczny to jest klient, który wraca do zdrowia, nie? To nie jest w ogóle moja nisza, ja się tym nie zajmuję, bo się za mało na tym znam. Mam ludzi, z którymi współpracuję, odsyłam do nich takiego klienta. Klient sylwetkowy to jest osoba, która przychodzi do Ciebie, bo chce poprawić sylwetkę, chce, nie wiem, schudnąć, chce nabrać masy mięśniowej, chce się lepiej poczuć ze swoim ciałem. I to jest też osoba, którą ja odsyłam dalej, bo nie mam wiedzy na temat optymalnego prowadzenia pod kątem sylwetkowym. I jest klient sportowy. Klient sportowy to też jest trójboista, klient sportowy to też jest lekkoatleta, który do Ciebie przychodzi, nie? I podejrzewam, że to pytanie raczej dotyczy kategorii klienta sylwetkowego, bo ani klient medyczny, ani klient sportowy raczej nie jest ograniczony czasowo, nie? Ja takiego klienta też nazywam klientem komercyjnym, nie? To jest zwykle osoba, która, o ile to nie jest zawodowy kulturysta, tak, bo takiego traktuję jako klienta sportowego, który startuje w zawodach, no to jeżeli chodzi tylko o sylwetkę, to zwykle jest to ktoś, kto dopiero zaczyna, nie? I ma właśnie wtedy ograniczony czas, ma te powody, dla których nie może być na treningu, no bo ja generalnie wodzę do założenia, że czas się robi, a nie czas się posiada, nie? Więc to będzie osoba, która albo będzie chciała wyglądać lepiej, albo będzie chciała, powiedzmy, poprawić lekko swój komfort życia, ale jeszcze nie jest to klient medyczny, nie? A często właśnie w przypadku osób, można by sobie było tak nazwać, sylwetkowych, z takim nastawieniem typowo komercyjnym i często oni mają również za taki priorytet budowanie siły. Czy są oni w stanie przy tak niskiej częstotliwości i niskim czasie trwania treningu osiągnąć tutaj profit w postaci budowy siły, czy raczej powinni już wydłużać te jednostki treningowe, zwiększać tą częstotliwość, żeby jakkolwiek przełożyło się to na efekty? To jest jeszcze pytanie, jaką mamy gęstość tego treningu, nie? Jaką jesteśmy w stanie objętość na tym treningu wyrobić. Bo dam Ci prosty przykład. Jedna z metod kulturystycznych, zaawansowanych metod kulturystycznych, metoda DoggCrapp, której propagatorem był Dante Trudel, zakłada właśnie 3 treningi w tygodniu około 60-minutowe i Dante twierdził, że przy ekstremalnej kulturystyce właśnie tak trenował 3 godziny w tygodniu, nie? Tylko że trening był tak szalenie intensywny, że mózg staje. Podobnie Dorian Yates też nie spędzał dużo czasu na siłowni pomimo swojego zaawansowania, nie? Więc to wszystko zależy od tego jeszcze, jak trenujesz. Ale odpowiadając na pytanie, jeżeli mamy takiego klienta, to moim zdaniem najważniejsze są priorytety, tak? Czyli jasne wyznaczenie sobie, co ten człowiek chce osiągnąć i co jest w stanie robić, bo zadałeś dobre pytanie, czy mamy bazować na wzorcach wielostawowych i ograniczać akcesory, czy na odwrót. Generalnie wzorce wielostawowe to nie jest żaden święty graal treningu, nie? To nie jest tak, że każdy musi robić wyciskanie, martwy ciąg, przysiad i najlepiej jeszcze rwanie i podrzut, może nie? To są wzorce, do których się dochodzi przez jakiś czas i każdy wzorzec ruchowy ma swoje regresje i progresje, nie? I generalnie celem powinno być doprowadzenie człowieka do sprawności, niezależnie od tego, jaki ma cel. Nawet jeżeli to jest sylwetkowiec, to on powinien być sprawny, żeby nie stać się kaleką po paru latach takiego treningu. I pewnym świadectwem jego sprawności będzie możliwość wykonywania bez bólu i poprawnie technicznie skomplikowanych, wielostawowych wzorców ruchowych, nie? Ale no teraz pytanie, czy taka osoba będzie w stanie to zrobić, czy nie będzie w stanie zrobić, bo nie możemy stwierdzić, że na przykład musimy robić przysiad z kimś, kto tego przysiadu nie jest w stanie zrobić, bo ma ograniczenia mobilności, bo ma bardzo słabą koordynację, bo ma zbyt duże dysproporcje siły, bo ma wady postawy, nie? To wtedy trening nastawiamy na powolne budowanie bazy, na której będziemy mogli to postawić. Jeśli już sobie poruszamy takie aspekty związane z błędami technicznymi, czy też bardziej warianty takiego treningu metrycznego, jeśli osoba ma problemy z przysiadem i w przypadku, kiedy osoba ma buty ciężarowe, ten przysiad wygląda o wiele, wiele lepiej, ta technika jest zachowana i wtedy taka osoba powinna wykonywać przysiady z butami, czy jednak korygować w jakikolwiek sposób tą pracę stopy i biodra i pracować bez butów? Wszystko zależy znowu od tego, jak dokładnie wygląda ten człowiek, nie? Jak wygląda to ograniczenie w ruchu, jak wyglądają jego dźwignie i tak dalej, bo inaczej. Buty do przysiadów to tak naprawdę nie są buty do przysiadów, tylko buty do dwuboju olimpijskiego, nie? Dokładnie. Buty w podbicie. Jeszcze mamy różne wysokości tego podbicia, tak? I teraz tak, co robi ten but? But omija ograniczenie mobilności kostki, nie? Stawu skokowego. Czyli jeżeli nie jesteś w stanie odpowiednio mocno ugiąć stopy, no to but ci rozwiązuje ten problem, dodatkowo stabilizuje cię, bo ma twardą podeszwę, no i samo podbicie sprawia, że mniej człowiek leci do tyłu, nie? Mniejsze to uczucie utraty równowagi. Tylko teraz tak, pytanie, czy do każdego rodzaju przysiadów potrzebujemy dużej mobilności w kostce, nie? Bo do przysiadu low barowego raczej nie potrzebujemy, nie? Do goblet wkład raczej nie potrzebujemy. Do box wkład tak naprawdę możemy sobie kostkę w gips włożyć i tak zrobimy przysiad na skrzynię, nie? I moim zdaniem buty do ciężarów są dla ciężarowców, a przynajmniej dla zaawansowanej osoby, a nie są jakby rozwiązaniem problemu u osoby początkującej. Bo o ile ta osoba nie ma jakoś nadmiernie długiej kości udowej w stosunku do piszczeli, to jej przysiad hajbarowy powinna być w stanie zrobić na boso, jeżeli ma odpowiednią mobilność kostki. Jeżeli jej nie ma, ja bym nad tym popracował i wrzucił regresję tego wzorca, czyli na przykład robił goblet skład, robiłbym box skład i powoli przyzwyczajał tą osobę do modelu pracy, nie? Bo to, co widać u osób początkujących w butach do ciężarów, to to, że bardzo dużo pracy przenoszą na przednią taśmę. Czyli to, że ta stopa jest ustawiona pod kątem do podłoża i to, że dostają wtedy jakby sztuczny, wysoki zakres w stawie skokowym, prowadzi do tego, że przenoszą ciężar na palcę, odciążają dwójkę i tyłek w pracy, nie? Co buduje niewłaściwy wzorzec ruchowy i prowadzi potem do dysproporcji w sile. A czy jeśli mamy osobę, która większy nacisk kładzie na profit sylwetkowy, to czy ona może kłaść większy nacisk na przednią taśmę, na mięsień czworogłowy, jeśli będzie miała chwyt hajbarowy, czy niekoniecznie? Czy nie przełoży się to bezpośrednio na hipertrofię mięśnia czworogłowego? Czy to nie przełoży nam się na efekty w takiej postaci? Bo jeśli założymy sobie na low bar większą większe obciążenie, to czy uzyskamy efekt i tak lepszej hipertrofii mięśnia czworogłowego niż przy high barze? Znaczy słuchaj, dobrze wykonany high bar tak samo angażuje dwójkę i dupę jak low bar, nie? Te różnice nie są zbyt duże. A czy wszystkie takie metody pochylenia bardziej ciała do przodu, żeby zaangażować tą przednią taśmę? Znaczy to sobie możemy zaraz omówić, z czego to wynika, bo najczęściej to przeniesienie pracy na czwórkę w przysiadach typu high bar czy front wynika bardziej z niewłaściwej techniki niż samej specyfiki ćwiczenia, nie? To nie powinny być aż tak rażące różnice. A pytałeś też o to, czy taka osoba nastawiona bardziej na sylwetkę, czy może robić więcej naprzód? Moim zdaniem nie może, nie? Zasada generalnie jest taka bardzo prosta, bardzo ogólnikowa, że chcesz dobrze wyglądać, no to rób to, co widać w lustrze. Chcesz być sprawny i silny, to rób to, czego w lustrze nie widzisz, nie? Czyli plecy, tricepsy, dwójki, dupę, nie? Tylko że każda forma dysproporcji jest niewłaściwa, nie? Bo jeżeli przeniesiesz za dużo pracy naprzód, to generalnie najpewniej zaczną ci się problemy z bólem od dolnego odcinka kręgosłupa na przykład, nie? To jest bardzo popularne, jeżeli dwójka i dupa są słabe, to zaczynają się bóle lędźwi, jeżeli czwórka jest za mocna w stosunku do brzucha i dwójki, no to wchodzi ci przodopochylenie miednicy i tak dalej, nie? To jest oczywiście uogólnienie, ale inaczej jest taka niewłaściwa moim zdaniem koncepcja, że występuje coś takiego jak taśma przednia i tylnia. Oczywiście to jest, tak, ale to nazewnictwo powoduje, że stawiamy jakby na równi, że chcemy zachować równowagę, nie? Ja to wolę nazywać taśmą posturalną i taśmą przednią. To oczywiście znaczy tyle samo, no bo postura to jest tylnia po angielsku, nie? Posterior, przepraszam. Ale jeżeli nazwiesz to taśmą posturalną, to okaże się, że to, co cię trzyma w pionie, nie? To, co ci trzyma sylwetkę, nie może być zbyt silne. Czyli nie da się zrobić tak, żeby tył był za silny w stosunku do przodu. A przynajmniej bardzo rzadko się to zdarza. I generalnie, żeby też zachować dobrą sylwetkę, to musisz być prosty, nie? Facet z ogromną hiperlordozą, nie? I zamkniętą obręczą barkową nie wygląda dobrze, bo jest niższy wizualnie i nie jest w stanie pokazać swoich walorów, tak? Ma wydęty brzuch, nie? Co często w internecie potem tam przeżywają, że to od sterydów, a to po prostu jest, wiesz, hiperlordoza, nie? Wydęty brzuch, zamknięta klatka piersiowa, przygarbienie w odcinku piersiowym, to jest, wiesz, brak tej pewnej, wyprostowanej sylwetki, nie? Tylko zaczynasz wyglądać jak goryl. Także jakby to, że masz co pokazać z przodu, to jeszcze musisz mieć jak to pokazać na mocnym szkielecie, na tym tyle. Bo to też, jeśli nie mamy zachowanego środka ciężkości i ta sztanga nie idzie jednoliniowym jakby ruchem w dół, to chyba tracimy też bardzo dużo możliwości siłowych. A jeśli mamy osobę, tak jak już wspomniałeś, też z hiperlordozą, to pomimo tego, że ona ma tyłopochylenie miednicy, to często podczas przysiadu miednica idzie w przodopochylenie, w tak zwanym butt wink. Powiedz mi, jaki jest problem w przypadku tego butt winka? To jest raczej brak kontroli motorycznej, spięcie jakichś grup mięśniowych? Obydwa powody. Okej, czyli pierwsze musimy postawić diagnozę i dopiero na podstawie tego wprowadzamy system korekcyjny. Nie mamy jakichś odgórnych takich wytycznych. Jeżeli jest hiperlordowa, to najczęściej masz skróconą czwórkę, nie? Tak, tak. Przypięte prostowniki, słaby brzuch i słabą dwójkę i ta dwójka zwykle też jest jeszcze przypięta, żeby oporować dalszemu przodopochyleniu miednicy, nie? I do tego dupsko naszpikowane punktami wpustowymi. Tak wygląda zwykle obraz takiej osoby, która jest zapuszczona pod tym kątem, nie? I teraz wiesz, próba robienia z nią przysiadów będzie okupione ogromnym wysiłkiem i często dużą ilością błędów. Należałoby to przede wszystkim rozwiązać, zanim przechodzimy do wzorców wielostawowych. Bo to bardzo fajnie, że robienie wzorców wielostawowych jest zdrowe, nie? I funkcjonalne, ale tylko pod warunkiem, że robisz to poprawnie. I ten butt wink wynika właśnie między innymi z tych ograniczeń w ruchu i ze słabego brzucha. Plus we słabej pracy biodra. A czasami też butt wink wynika po prostu z samej mechaniki ruchu. Tutaj wracamy do tego środka ciężkości, o którym mówiłeś, nie? Ciężko będzie to bez rysowania wytłumaczyć, ale jeżeli słuchasz tego podcastu, to możesz sobie wpisać środek ciężkości, przysiad czy wkład mechanics, coś takiego w Google, tam na pewno wyskoczy taka grafika, gdzie będzie narysowany gość od boku ze sztangą, który robi przysiad i będzie tam czerwona linia najprawdopodobniej przebiegająca pionowo nad środkiem jego stopy, nie? I to jest płaszczyzna, w którym jest środek ciężkości ciała. Sam przysiad, czy takie ćwiczenia symetrycznie obciążone, wielostawowe, to rozpatrujemy sobie w układzie dwuwymiarowym, ponieważ nie ma sił, które by cię uginały na prawo lub lewo, nie? Więc możemy sobie uogólnić model i dać to w 2D, czyli rzutujemy sobie zawodnika z boku. Teraz tak, masz układ. Jeżeli chcesz zachować w tym układzie równowagę, a dołożyć do tego obciążenie wewnętrzne, to obciążenie musi się znaleźć w płaszczyźnie środka ciężkości, nie? Dajesz obciążenie do przodu, no to lecisz na palce. Dajesz obciążenie do tyłu w stosunku do tej płaszczyzny, będziesz lecieć na pięty, nie się wywracać do tyłu, nie? I teraz tak, w momencie, w którym zawodnik przenosi ciężar do przodu, na przykład nie umie użyć dwójki w przesiadzie, czy mają za słabą, pewniej się czuje, przechylając się na palce, ciężar idzie do przodu, wydłuża się dźwignia, nie? Robi nam się moment wkręcający. I teraz, żeby tą sztangę utrzymać, to pletwy będą się uginać, nie? Żeby wydłużyć się i sięgnąć tą sztangą tam, gdzie trzeba. Łapiesz mniej więcej, o co mi tutaj chodzi? No to samo się wydarzy na przykład, jak masz ograniczenie w stawie skokowym, nie? I robisz high bar, czyli kolano za mało migruje do przodu, więc biodro jest oddalone bardzo do tyłu, nie? I plecy się wydłużają, żeby sztanga dosięgała do środka ciężkości, do płaszczyzny środka ciężkości. Bo jeżeli miałbyś plecy proste, to byś poleciał napięty. Jeszcze odnośnie tutaj środka ciężkości, to pod naszą rozmową podlinkuję, o co dokładnie chodzi, żeby słuchacze mogli dodatkowo bardziej sobie to wszystko zobrazować. Natomiast jeśli już mamy wzmacnianie przy butt winku, to na pewno też musimy się skupić na elementach wzmacniających stabilizację. Czy ćwiczenie typu plank będzie miało jakiekolwiek zastosowanie w przypadku wzmacniania stabilizacji? Czy raczej powinniśmy celować w inne ćwiczenia? Wiesz co, to lekarstwo, czyli ćwiczenie pomocnicze, będziemy dodawali pod kątem tego, co zdiagnozujemy. Dlaczego ten butt wink się robi? Nie? Bo on się może robić z kilku powodów. To, co można najłatwiej znaleźć w sieci na hasło butt wink, to jest pokazana taka grafika, gdzie jak robisz przysiad i wchodzisz do dołu, no to dwójka się wkraca, tak? Znaczy się, nie wkraca się, tylko się wydłuża, naciąga się tak dwójka, jak wchodzisz w dół, i jeżeli ona jest za krótka, nie może się odpowiednio rozciągnąć, no to ciągnie ci miednicę w dół, nie? Do tyłu pochylenia i robi ci butt wink. To się zdarza, ale bardzo rzadko, nie? Generalnie, jeżeli położysz się na plecach i jesteś w stanie unieść wyprostowaną nogę do kąta prostego, to znaczy, że twoja dwójka jest raczej w odpowiedniej długości, żeby wykonać przysiad poprawnie, nie? Jeżeli nie jest, to jest świetny protokół na biodro, podlinkujemy to też pod podcastem od Doniego Thompsona, to jest trójboista, który w sprzęcie wielowarstwowym w formule Multiply był pierwszą osobą, która zrobiła total 3000 funtów, co jest około 1400 kg, nie? Jest też fizjoterapeutą z wykształcenia, ma mega fajne wynalazki, niestety w Europie jeszcze nie są zbyt popularne, także podlinkujemy ten protokół, jak bardzo szybko za pomocą postiziometrycznej relaksacji przywrócić sobie mobilność, przywrócić sobie odpowiednią długość mięśni. My to robimy na sekcji zawsze przed treningiem, nie? To tutaj mamy problem wtedy wyeliminowany, jeżeli to jest ograniczenie ze strony dwójki, ale jeszcze dużo innych rzeczy może być problemem. Najczęściej problemem jest nieodpowiednia praca biodra, nie? To znaczy, że nie angażujemy wszystkich mięśni, które są potrzebne nam do ruchu. Na to też jest bardzo prosty patent. Ja wam też podlinkuję film, który mam tam na YouTubie dla swoich zawodników, gdzie za pomocą prostej aktywacji stopy na macie, która się ślizga po ziemi, jesteśmy w stanie bardzo szybko zaangażować pośladkowy średni, bez włączania naprężacza powięzi szerokiej, przywodziciel, dwójkę i ładnie otworzyć biodro, bo często ludziom się wydaje, że mają ograniczenie ruchomości, a po prostu nie odpalają wszystkich mięśni, które będą odpowiedzialne za to otwieranie biodra, nie? To jest kolejny problem, który może wystąpić. Kolejny problem może wynikać w to jest jakby połączony problem, bo zobacz, butt wink się często dzieje z tego powodu, że na samym dole przysiadu kolana wchodzą nam się do środka, nie? I teraz wracamy do tego, co mówiliśmy pod kątem mechaniki samego ruchu. Masz tę płaszczyznę środka ciężkości, nie? Masz ten rzut zawodnika od boku i główną dźwignią jest kość udowa, nie? Jak patrzysz w boku na przysiad, to im dłuższe w kość udowa, tym dalej musi kolano wyjść do przodu lub tym dalej musi biodro wyjść do tyłu, nie? Żeby zrobić przysiad i zachować sztangę w płaszczyźnie środka ciężkości. I teraz zobacz, jeżeli ja mam rotację wewnętrzną przez cały czas trwania ruchu, a na przykład przy kącie prostym kolana zaczynają mi się wchodzić do środka, to mi się ta dźwignia nagle wydłuża, nie? W rzucie bocznym. Jeżeli ta dźwignia mi się wydłuża, to może się okazać, że biodro jest tak daleko wysunięte do tyłu, że nie jestem w stanie sięgnąć sztangą na prostych plecach do płaszczyzny środka ciężkości. I zaczynam się garbić, nie? I tutaj bardzo często to jest albo pośladkowy średni, nie? I grucha, tam coś może nie grać, ale też bardzo często to przywodziciel jest za słaby na dole, żeby utrzymać tę rotację. I to też są jakby proste testy na sprawdzenie siły przywodziciela. Tutaj taki tip jest, taki tip ode mnie, że w miarę tego, im bardziej się ugina biodro, to inny przywodziciel zaczyna przyjmować pracę, bo przywodziciel to jest naprawdę zespół przywodzicieli, nie? Ludzie często trenują przywodziciel na wyprostowanym biodrze. W ćwiczeniach typu przywodzenie kopenhaskie, w ćwiczeniach typu po prostu przywodzenie nogi w staniu z gumą, a rzadko trenują przywodziciel w pełnym ugięciu biodra. Więc warto go... No tak, ale raczej się tego nie pokazuje. Tak. Tak, bo wiesz, bo te wszystkie ćwiczenia na przywodzicielu, one są zajebiste, ale to są ćwiczenia dla biegaczy czy dla lekkoatletów, nie? Gdzie oni tego przywodziciela potrzebują właśnie zwykle w wyproście biodra lub w lekkim ugięciu biodra. Wyobraź sobie na przykład piłkarza, tak, który kiwa się z piłką, nie? On jest w lekkim ugięciu biodra w takim ćwierć przysiadzie i tamten przywodziciel często dostaje u niego w dupę, w zrywie w tej pozycji. I oni to wzmacniają przywodzeniem kopenhaskim. I takie informacje też latają po necie, że wiesz, prowadzenie przywodzenia kopenhaskiego zmniejsza injury rate u piłkarzy o bardzo znaczący tam procent. No i bardzo fajnie, ale czy to jest specyfika naszego wysiłku? No niekoniecznie, nie? Jeżeli mówimy o przysiadzie. Więc trzeba też ten przywodziciel wzmacniać w dużym ugięciu biodra. I to też może być problem, dlaczego nam się robi butt wink. No i kolejny bardzo, bardzo częsty problem polega na niewłaściwym czy nieumiejętnym napinaniu brzucha, słabej pracy brzucha, bo temat samego bracingu, napinania brzucha, oddychania przeponowego i z tego wychodzenia napięcia brzucha jest dość popularny, tak? Praktycznie wszyscy o tym wiedzą, że brzuch należy napiąć, ale tak jak my prowadzimy szkolenia i to jest jedna z pierwszych etapów naszej pracy, to jest właśnie nauczenie odpowiedniego napinania brzucha, to zauważamy, że ludzie bardzo często korzystają do bracingu tylko z mięśnia prostego brzucha, albo jak jest to lepszy przypadek, no to poprzeczny pracuje i prosty brzucha, a skosy bardzo często są słabo napięte. I tutaj bardzo łatwo można to zauważyć, że skosy nie pracują, jeżeli osoba robi przysiad i żebra odstają na wewnątrz, plus często jest hipelordoza, no to masz informację, że skosy są nienapięte. Jak skos jest nienapięty, to też często na dole dochodzi do samego butt winka, nie? Także to jest jeszcze do wyeliminowania, no i też większość z tych problemów bierze się od stopy. Jeżeli nie mamy zachowanego łuku stopy i ruchu rozpychania ziemi i rotowania ziemi, takiego wkręcania stóp jak wiertła w ziemię, stopa jest niestabilna, od niestabilnej stopy pójdą kompensacje do samej góry, nie? Jeśli już jesteśmy przy temacie stopy, to co sądzisz o ustawieniu równoległym stopy, które jest propagowane przede wszystkim przez fizjoterapeutów? Ja czy powiem tak, w treningu rehabilitacyjnym pewnie ma to zastosowanie. Ja nie jestem fizjoterapeutą i wiesz, nie chcę się wypowiadać na tematy, które są zarezerwowane dla specjalistów fizjoterapeutów. Ja bym chciał zobaczyć jednego sportowca, który tak siada. Nie wiem, dwuboiste, trójboiste. Słuchaj, gdyby to było optymalne rozwiązanie, to by były na tym optymalne wyniki, nie? Inna sprawa, wyskocz w górę, nie? Zrób skok z wyż, wyląduj i zobacz jak twoje stopy się ustawiają. że stopy się wtedy, one się ustawiają tak, żeby wobec twoich proporcji siły, nie, i twojej dźwigni optymalnie zrównoważyć siłę uderzenia o podłoże. Aczkolwiek samego równoległego rozstawu ja używam dużo w treningu, ale niekoniecznie w przysiadzie. Ja na przykład, ja osobiście, tak, większość moich zawodników tak nie ciągnie, ale ja tak robię martwy ciąg klasyczny, że stoję w miarę szeroko, a stopy mam zupełnie równolegle. Tak generuje najwięcej siły. Ale w przysiadzie absolutnie nie byłbym w stanie wykorzystać optymalnej dźwigni dla mnie, nie? Mam długą kość udową i muszę skracać tą długość tej kości maksymalnie pod kątem mechanicznym, czyli staję bardzo szeroko, używam bardzo dużej rotacji zewnętrznej, gdzie nie byłbym w stanie tego zrobić ze stopami równolegle. No tak, bo nawet nie jesteśmy chyba w stanie zachować tego łuku w stopy w przypadku takiego ustawienia. I żeby się włożyć do przysiadu, dla większości osób przy przysiadzie równoległym, przy stopach równolegle, musiałbyś bardzo mocno wysunąć kolano poza stopę, zrobić tak ogromną rotację wewnętrzną, nie? Że kolano wyprzedzi kostkę na boki. A to też nie jest jakoś mega, wiesz, dobre dla więzadeł. To też przeciąża więzadło, nie? Więc podejrzewam, że jest jakieś zastosowanie, nie? Dla takiej stopy w treningu rehabilitacyjnym, bo wiem, że takie rzeczy się robi, ale nie wypowiem się, czy to jest dobre, czy złe pod kątem fizjoterapii. Ja się mogę wypowiedzieć pod kątem performance'u, nie? W sporcie. I pod kątem performance'u w sporcie, no nie za bardzo. Wiesz co, bardziej pytałem, bo w sporcie również próbowali fizjoterapeuci trochę przepchnąć ten model. Między innymi była dość popularna książka, na pewno kojarzysz, Bądź sprawny jak Lampard. No i dodatkowo była ona od razu później krytykowana pod kątem technicznym, pod kątem wykonywania technicznego danych bojów jak przysiad. Natomiast bardzo wartościowa oczywiście pod względem mobility i innych tutaj treści związanych z rolowaniem, z rozbijaniem tkanek. Słuchaj, no bo to się sprowadza do troski o bezpieczeństwo zawodnika, tak? Ta książka jest napisana pod kątem tego, że żeby zawodnik zrobił bezpiecznie ćwiczenia, nie? Żeby sobie nie zrobił krzywdy. I generalnie tam temat, o ile dobrze pamiętam, bo ja dawno temu czytałem Bądź sprawny jak Lampard, że tam był temat taki, że chodzi o przeciążenia na więzadłach, nie? Krzyżowych. Z tym, że były badania takie, chyba Blomqvist to robił, w którym właśnie sprawdzał, czy faktycznie jest różnica w siłach, jakie oddziałują na więzadła przy przysiadzie ze stopami równolegle, a ze stopami rozłożonymi o 30 stopni, nie? Wobec siebie. I tam w tym badaniu wykazali, że tam się nic nie dzieje, nic się nie zmienia. I wniosek z tego badania był taki, że zawodnik ma dobrać taki rozstaw, który jest dla niego wygodny i pozwala mu zająć poprawną pozycję. Bo poprawna pozycja będzie wtedy, kiedy będziesz miał kolano nad stawem skokowym, nie? I to już tutaj nie ma większego znaczenia tak naprawdę, czy będziesz miał te stopy równolegle, czy pod kątem 30 stopni. Jeżeli je zrobisz na kaczkę, nie? Powiedzmy, będziesz miał 90 stopni między stopami, no to najprawdopodobniej kolana będą wchodziły lekko do środka i będziesz przeciążał więzadła krzyżowe, nie? Także zawsze kij ma dwa końce, nie? Dlatego bardzo nie lubię takich, wiesz, dyskusji, a jaka jest poprawna technika przysiadu, bo nie ma poprawnej techniki przysiadu. Jest jakiś ogólny wzorzec, a jeżeli sobie popatrzysz po sportowcach wszelkiej maści, od kolarzy, rozumiesz, torowych, przez trójboistów do dwuboistów, czy lekkoatletów, każdy dostosowuje ten przysiad pod swoje potrzeby i pod swoje dźwignie i pod swoje tak naprawdę już jakieś tam zboczenie, nie? Wiesz, jest technika, jest styl robienia przysiadów i styl niekoniecznie musi być niepoprawny technicznie. Problemem jest tutaj, jeżeli brakuje ci rotacji wewnętrznej albo masz nadmierną rotację wewnętrzną i to kolano gdzieś jest daleko od stawu skokowego. To tu jest faktycznie problem, tu jest niebezpieczeństwo, nie? Ale dalej co się dzieje, no to już wiesz, no, czy będziesz miał stopy szeroko, czy wąsko, czy równolegle, czy rozłożone lekko, czy nawet trochę bardziej przy szerokich rozstawach, nie robi sobie krzywdy z kolanami. A jeżeli chodzi o dobór konkretnego przysiadu, no to już jest wyższa szkoła, to już jest specjalizacja, nie? i dobierasz przysiad, który ma bezpośredni carry-over na twoją dyscyplinę docelową, czy na twoją sylwetkę, czy na twoje zdrowie. Rodzajów przysiadów jest ponad 50 z tego, co pamiętam, bo mógłbym tyle w każdym razie wymienić. I żaden z tych przysiadów jakby nie jest koronnym przysiadem jedynym, który zawsze musi być w treningu, tylko każdy z tych przysiadów jest ćwiczeniem, które ma mieć carry-over na twój wynik docelowy. My też w trójboju, wiesz, używamy low bara, ale robimy przynajmniej 10 różnych form przysiadów na treningu w różnych rozstawach. Jeżeli siadasz szeroko, no to robisz też przysiady wąsko, żeby nie robić swojej dysproporcji, nie? Jeżeli robisz biceps, to robisz też triceps na tej zasadzie. Czyli nie ma generalnie jednej reguły, bardziej indywidualne podejście. Oczywiście, po prostu no, zbiór podstawowych zasad, tak? Powiedz mi, Paweł, czy 800 kg w trójboju jest osiągane dla osoby, która nie bierze żadnych środków dopingujących i jest naturalem? Zależy, ile waży. Wiesz co, powiedzmy sobie ogólnie, że nie mamy tutaj limitu wagowego. Czy ogólnie po prostu jesteśmy w stanie podnieść 800 kg w tych trzech bojach? Ja myślę, że jesteśmy bez problemu. Jeden z naszych najwybitniejszych trójboistów, Krzysztof Wierzbicki, z tego co wiem, jest naturalny. Nie? Jarosław Olech, który nie startuje co prawda w trójboju RAF, ale startuje w sprzęcie jednowarstwowym, z tego co wiem, jest naturalny. To jest... Krzysztof Wierzbicki to jest ten, który ostatnio podniósł w martwym ciągu ponad 400 kg, dobrze kojarzę? Tak, no to masz już ponad połowę tego totala zrobione. Słuchaj, no tak, nie dam sobie uciąć ręki za tych ludzi, tak, nie? Że na pewno są naturalni, ale nigdy nie wpadli na kontroli antydopingowej, a startują w federacjach, które to badają i mam jakby info od ludzi, którzy z nimi trenują, sam ich nie znam osobiście, którzy twierdzą, że naprawdę oni nic nie walą, nie? Jakby nie mam podstaw, żeby twierdzić, że jest inaczej. Wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują, że oni naprawdę nie walą, bo tak naprawdę to nie sterydy są najważniejsze w tym sporcie, nie? Weźmy też pod uwagę takie rzeczy jak genetyka, jak głowa. Mentalność jest dużo ważniejsza niż sam trening, nie? Jarosław Olech nie używa żadnych zaawansowanych metod treningowych, nie? Ja podejrzewam, że jak ja bym pogadał z Jarkiem o tym, jak ja trenuję swoich ludzi, to by się złapał za głowę i powiedział, ale po chuj ci to. Ja robię przysiad, ciąg, wyciskanie i wiosło, nie? Jeżeli w swojej głowie uwierzysz, że potrzebujesz sterydów, żeby coś zrobić, to potrzebujesz. Jeżeli uwierzysz, że nie potrzebujesz i się upierdolisz na to, to udowodnisz światu pewne rzeczy, nie? Sterydy pomagają, ale nie są warunkiem. Głowa jest warunkiem, nie? Mentalność. Mentalność sportowca, wojownika, to jest warunek. To jest jedyny warunek, który musi spełnić, żeby dojść do mistrzostwa. Reszta to są rzeczy, które pomogą. Odpowiedni trening, odpowiednie żarcie, sterydy. No wiadomo, tylko dość popularne są w czołówce te środki. Są popularne, tak. Wiesz, to jest też znowu temat na debatę parogodzinną. Czemu są sterydy w sporcie, nie? Czemu z tego korzystać? No, to tak naprawdę w każdym są, nie tylko oczywiście. U nas w sportach siłowych. Ja tylko mówię o czymś takim, wiesz, czmiel pod kątem nauki jest za ciężki, żeby latać w stosunku do skrzydeł, nie? Które ma... No, ale czmiel o tym nie wie i lata, nie? Wiesz, przez te lata, co pracuję z zawodnikami, to nie są długie lata, no, ja nie mam jakiegoś mega doświadczenia, ale generalnie raczej mam o sobie takie zdanie, że jestem człowiekiem, który bardzo dużo widzi, nie? Tego, co jest jakby między wierszami napisane, że jestem dość uważny i tu jest moja jakby największa siła, na tym bazuje, że potrafię obserwować i wyciągać wnioski. To widzę, że naprawdę czynnikiem numer jeden jest mentalność, nie? Tego, jak bardzo jesteś upierdolony na wynik, i co jesteś w stanie poświęcić, nie? Bo tu w tym wszystkim chodzi nie o to, ile więcej możesz zrobić, tylko ile mniej możesz zrobić, nie? Czy jak bardzo monotematyczny i nieustępliwy możesz być. Ja nadal mam chłopaków też pod swoimi skrzydłami, którzy są naturalni, nie? To jest mniejszość, ale jest. Czekaj, żeby ci nie skłamać, bo nie pamiętam wszystkich wyników, mam akurat tabelki pod ręką. Tak, mam zawodnika, który jest juniorem, nazywa się Kuba Dylewski i on trenuje od 1,5 roku trójbój siłowy wyrobił na ostatnich zawodach na początku tego roku 685 kg w totalu. Jest naturalem. Waży około 120 kg wtedy ważył, to jest ponad 120 kg, nie? I on cały czas idzie do przodu. Ja jestem pewien, że naturalnie on na przykład jest w stanie dojść do 800 kg w przeciągu 2-3 lat mądrego treningu, nie? Mądry trening to mam na myśli tutaj taki, że się nie popsuje współpracując ze mną, nie? Czyli robię wszystko, żeby zabezpieczyć go przed kontuzjami. Także odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Myślę, że nawet 1000 kg można zrobić w totalu naturalnie, nie? Ale czy każdy to może zrobić? Nie, bo generalnie nie każdy może być najlepszy w czymkolwiek. Jest dużo ludzi, którzy nie będą nigdy najlepsi w czymkolwiek i taka jest, wiesz, smutna prawda. Może nie smutna, brutalna prawda, w przeciwieństwie do tego, co nam branża rozwoju osobistego mówi, nie? Nie każdy ma potencjał do tego, żeby być najlepszy w czymkolwiek. I to świat pokazuje, masz różne statystyki, że 5%, że 1% zostaje najlepsza w czymkolwiek i tyle, taka jest prawda, nie? Nie jesteś zwycięzcą. Nie powtarzaj sobie rano do lustra, nie? To nie ma, wiesz co, to jest bardzo szkodliwy schemat w ogóle powtarzanie takich afirmacji, nie? No bo świadomość odsiewa takie gówno. To jest na tej zasadzie, wiesz co, będę ci powtarzał codziennie rano, żebyś się zabił. No ale dla ciebie to jest idiotyczny pomysł. Czy ty się zabijesz, beć, to będę mówił, no nie. Jeżeli jesteś zwycięzcą, tak, sobie tak mówisz, ale twoja podświadomość wie, że nim nie jesteś, to ci nic nie da, a wręcz przeciwnie, będzie ci szkodzić. Bo wbuduje w tobie negatywne oczekiwania, których podświadomość i tak ci nie pozwoli spełnić. Ja tutaj mówię o tym, że możesz się przekonać, czy jesteś w stanie być w czymś najlepszy. Ale to musisz poświęcić całe życie jednemu i być może na koniec życia się dowiesz, czy było warto, nie? Równie dobrze można na koniec życia, poświęcając wszystko, zobaczyć, że nic nie osiągnąłeś, nie? W sensie nie byłeś najlepszy. I to jest całkowicie okej, nie? Bo tak wygląda świat. To jest na takiej samej zasadzie, jak wiesz, przegrywanie w lepszym od siebie, nie ma w tym nic złego, nie? To nie jest wstyd. To jest drabina, hierarchia, tak? To jest, jak się mówi, łańcuch pokarmowy, tak? Rywalizacja pokazuje ci realnie, gdzie jesteś. To nie jest wstyd przegrywać. Wstydem jest przegrać, bo nie zrobiłeś wszystkiego, co mogłeś, nie? Bo sobie pozwalałeś na wychodzenie na piwko, nie? Po treningu, bo sobie pozwalałeś na niedosypianie, bo sobie pozwalałeś na imprezy w trakcie przygotowań. To wtedy to jest wstyd, ale jeżeli zrobiłeś wszystko i nadal dostałeś po piździe, to znaczy, że dostałeś po piździe od lepszego od siebie i to nie jest wstyd, nie? To jest informacja zwrotna. Jest lepszy ode mnie, okej. Co mogę jeszcze zrobić, nie? Co mogę jeszcze zrobić, żeby mu wkopać dupę? I właśnie do tego dążę, że na koniec twojego życia może się okazać, że mimo, że zrobiłeś wszystko, to mu nie wkopałeś dupy, nie? No wiesz, też jest takie powiedzenie, że nie przegrywasz, tylko albo wygrywasz, albo się uczysz. Tak, bardzo popularne, nie? I to się do tego sprowadza, tylko to wszystko działa pod warunkiem, że faktycznie robisz wszystko, co w twojej mocy, nie? Większość ludzi czy zawodników niestety nie robi wszystkiego, co w ich mocy. Bo w sytuacjach ekstremalnych padają, nie? Odpuszczają. No, tak naprawdę wszyscy myślą, że robią coś, co jest poza ich strefą komfortu, kiedy dokładnie w niej tkwią i to całym sobą, nie? Wiesz, no, trenowanie jest komfortowe. Większość ludzi robi to, bo lubi, bo się dobrze w tym czuje. Oni są w strefie komfortu, nie? Strefa komfortu się kończy, jak cię wypierdolą z pracy, masz kurwa 100 000 długu, 2 dzieci na karku, a i tak trenujesz. To jest poza strefą komfortu działanie. Śpisz po 4 godziny i tak osiągasz mistrzostwo, nie? To nie ma nic w kwestii wychodzenia poza strefy komfortu, jak masz wszystko gra i sobie trenujesz, nie? No, to jest i jeszcze często tak naprawdę nie przesuwasz swoich limitów. Co jest kurewko trudne, jak nie masz kogoś, kto ci zaaranżuje takie sytuacje, nie? Na tym polega budowanie pewności siebie, nie? Budowanie swojej skuteczności. Robisz coraz to większe sukcesy, ale generalnie potrzebujesz sukcesów, nie? Nie możesz być pewny siebie, bo ktoś ci powie, bądź pewny siebie. To jest tak samo, jak jesteś, masz napady lękowe, a ktoś ci mówi, uspokój się, nic się nie dzieje. No fajnie, ale ja się boję. Ale czego? No nie wiem, no to się nie bój. No ale się kurwa boję, nie? No nie da się od razu zmienić emocji, zachowań, no nie ma takiej kompletnej opcji. To jest to, o czym mówię, że najważniejszy jest ten czynnik mentalny. Czy będziemy sobie rozpatrywać użycie sterydów, czy konkretnego modelu periodyzacji, to jest naprawdę mało ważne, nie? W treningu ważne jest to, żeby go prowadzić tak, żeby nie było kontuzji, a nie ile serii dasz na przysiad. Serię możesz zawsze zmienić z tygodnia na tydzień. Kontuzje niekoniecznie, nie? Powiedz mi, Paweł, ile jednostek treningu siłowego powinien uwzględnić zawodnik niezwiązany z trójbojem? Mówimy tutaj o zawodnikach innych dyscyplin, jak piłkarzach, koszykarzach. Jeśli chcą poprawić parametr siły, to ile tych jednostek powinni uwzględnić? To znowu zależy od poziomu, nie? Zależy od poziomu zawodnika, tego jak wysoki ma czynnik, który się nazywa po angielsku work capacity, czyli ile pracy może przerobić, żeby nie wylecieć w homeostazy, ile treningów ma w dyscyplinie docelowej, w jakiej fazie sezonu jest i jakiej metody używa, nie? Bo jeżeli robi blokowo, no to się zmienia w ciągu roku, jeżeli robi sprzężoną, to się nie zmienia. Ale generalnie jakbym miał uprościć, no to załóżmy, że to jest osoba, która zaczyna swoją przygodę, no bo jeżeli nie zaczyna, to raczej wie już co robić, nie? Albo ma trenera od tego. 2-3 jednostki treningowe solidne w tygodniu powinny wystarczyć, żeby ruszyć do przodu, bo trzeba to traktować na takiej zasadzie, że stres, który przyjmujesz w ciągu tygodnia, to dla ciała nie ma znaczenia, skąd ten stres pochodzi. Siorne kawy. Czy to jest stres związany z tym, że się pokłóciłeś z dziewczyną, czy to jest stres związany z tym, że 10 godzin dziennie pracujesz fizycznie, czy to jest stres od wyciskania leżąc, czy stres od na przykład treningu biegowego, bo jesteś, nie wiem, biegaczem na 400 metrów, to dla ciała nie ma znaczenia, gdzie ten stres został przyjęty. On został przyjęty, nie? Całkowita objętość stresu musi być zliczona w jakikolwiek sposób, tygodniowa. I teraz im mniej stresu masz poza treningiem, tym więcej treningu możesz włożyć. Prosty przykład. Kamil Koczwara kiedyś doradzał trochę Arturowi Szczęszczowi, nie? Nie prowadził go tak stricte, tylko pomógł mu w przygotowaniach do jednych zawodów. I rozpisywał mu program pod poprawę przysiadu. I Artur jest generalnie cały czas utrzymuje tytuł najsilniejszego trójboisty. RAF w Polsce ma najwyższy total, 980 kg i myślę, że niebawem przebije barierę 1000 kg. To Artur bardzo ciężko pracował fizycznie, nie? Generalnie to była praca bardzo męcząca układ nerwowy, bo on na wysokościach myje okna w Anglii, nie? Czyli wiesz, no robota raczej stresowa, cały dzień wisisz, wiesz, na przykład 100 metrów nad ziemią, nie? Trzęsie tobą wiatr, jest zimno, coś tam, no i generalnie pracujesz fizycznie. To nie jest robota, po której się, wiesz, łatwo regenerujesz, nie? I tam zrobili taki myk treningowy, że oni robili tak naprawdę jedną serię roboczą przysiadów w tygodniu. I Artur zrobił na tym bodaj 40 kg progresu. A to było na poziomie przebicia bariery 400 kg w przysiadzie RAF, czyli to jest bardzo zaawansowany zawodnik, a objętość była bardzo niska, nie? To moi zawodnicy, którzy przebijają, wiesz, barierę 200 kg pierwszy raz, to robią większą objętość niż robił Artur, nie? Treningową. Ale to są na przykład studenci, gdzie ten stres jest tak naprawdę relatywnie niski, nie? Tak obiektywnie patrząc. Także to wszystko zależy od tego, jak wygląda cała reszta tygodnia. Ale też zasada jest prosta. Dajesz opcję minimum, nie? I patrzysz, czy jest progres. Do tego jest potrzebny dziennik treningowy. To jest najważniejsze narzędzie tutaj. Zakładasz coś, robisz tezę i starasz się ją potwierdzić albo opalić. Robisz coś przez, powiedzmy, 2 miesiące i wyciągasz wnioski. Regenerowałem się, nie regenerowałem się, nie? Zrobiłem progres, nie zrobiłem. Czemu? Co wymienić, co odrzucić? Co działało, co nie działało? Co może być lepsze, a co było gorsze? Czyli powiedzmy zakładasz sobie takie właśnie 2-3 jednostki treningowe i obserwujesz. Musisz mieć wymierny wynik, tak? Musisz mieć w jakiś sposób mierzalny wynik. A to powiedz mi, w jakim odstępie czasu warto to wszystko obserwować? Po 4 tygodniach, powiedzmy, robimy wtedy deload. Przed deloadem to obserwujemy, po deloadzie. Jak to powinno wyglądać? Mówimy tutaj oczywiście pod względem zmęczenia. Czy może monitorować to z tygodnia na tydzień? Jak to najlepiej wprowadzić? No bo wiadomo, też ciężko jest pewnie monitorować z tygodnia na tydzień, bo wchodzą nam tu inne parametry, jak życie osobiste, jak problemy, stres dodatkowy. Jeśli mamy takie czynniki, to powinniśmy się właśnie skupić bardziej z tego względu na tym tygodniowym takim rozkładzie. czy już w dłuższej perspektywie miesiąca, ewentualnie całego planu treningowego? Zamknięty blok, typu miesiąc, dwa, 8 tygodni, 10 tygodni. Trzeba założyć coś, co robisz, mieć jakąś tam elastyczność w tym, powiedzmy wprowadzania małych zmian, udoskonaleń czy poprawek, ale koniec końców potrzebuje zamkniętego bloku, mieć założenia, co chcesz osiągnąć i na koniec sobie odpowiedzieć, czy to osiągnąłeś, nie? To musi być realistyczne i mierzalne i w czasie, i w liczbie. I być elastycznym, nie? To jest bardzo ważne, no bo nie możesz robić tak naprawdę 100%, bo to nie prowadzi do niczego, nie? To jest to, co mówisz, możesz mieć gorszy tydzień, to musisz być przygotowany na to, co wtedy robisz, co obcinasz, nie? Albo przygotowany na to mentalnie, że nie, to nie jest porażka, nie? Rozjebało ci się coś w życiu i musiałeś odpuścić trening. To nie znaczy, że nie zrobisz założenia treningowego. Właśnie prawdopodobnie dzięki temu, że wiesz, kiedy odpuścić, to zrobisz to założenie, nie? To jest też umiejętność. Ludzie często odpuszczają albo za późno, albo za wcześnie, nie? Czyli za bardzo sobie pobłażają, albo za bardzo sobie wstawiają w dupę. Ale obydwie rzeczy są znowu związane, wiesz, tą strefą komfortu, nie? Czyli jeden się bardziej poczuje komfortowo, jak sobie odpuści, nie? I sobie znajdzie jakieś uzasadnienie tego, a drugi się będzie czuł komfortowo, jak się zapierdoli. To właśnie bardzo niekomfortowe jest to odpuszczenie w odpowiednim momencie, kiedy czujesz, że w sumie mógłbyś chyba więcej, nie? I się zastanawiasz, czy nie za wcześnie, czy nie za późno. To jest doświadczenie, nie? Na tym polega piękno tego sportu i cała ta przygoda, to jest droga. To jest wieczna analiza, wyciąganie wniosków, to jest ta zabawa, to jest ten fan, który za tym idzie, nie? Podchodząc do tego, nie jesteś ciągle pod wpływem terroru i presji, nie? Potrzebna jest presja wewnętrzna, ale potrzebny też jest fan. Budowanie tego procesu, nie? Ty sobie, wiesz, budujesz zajebisty zamek w piasku. To jest fajne, nie? Budujesz go parę dni. A czasami ktoś przyjdzie i ci go rozkurwi w nocy, nie? Czyli tutaj po raz kolejny bardziej wchodzimy w te aspekty indywidualne, ale tak na próbę warto jest na przykład zacząć od 2-3 jednostek w tygodniu i wtedy zobaczyć, jak to będzie wszystko funkcjonowało. I później dopiero po kilku tygodniach, kiedy już mamy takie wstępne rozeznanie, dobierać już indywidualnie i periodyzować ten trening prawidłowo. Pewnie. Analiza, cały czas analiza i korekty, nie? Na tym to polega. Każdy plan jest dobry. A czy warto jest się sugerować badaniami w kontekście treningu siłowego, jeśli już sobie układamy taki plan treningowy? Pewnie, że tak, tylko pytanie, jakie to są badania, nie? Bo wiesz, badania na studentach na przykład, grupa 15 osób, to jest chujnie badanie, nie? Bo na przykład też jedno takie badanie dotyczące German Volume Training, też na pewno kojarzysz, bo analizowaliście to na swoich szkoleniach i w artykułach na stronie internetowej. I on też był w jednym badaniu krytykowany. Bodajże po 5 czy po 8 seriach wyszło w badaniu, że nie ma tego efektu hipertroficznego. Tak, tak. I to Kamil nawet o tym, wiesz, mówił, nie? Że tam do 6 serii gdzieś to jest jakkolwiek efektywny wysiłek, tylko wiesz, ciało ma to do siebie, że się adaptuje, nie? Trzeba pamiętać, że German Volume Training to jest trening dla dwuboistów, nie? Zawodowych w okresie off-seasonu, a nie dla... To jest tak samo jak trening Smołowa na przysiady. To są treningi dla zawodowców, nie? To nie są treningi dla osoby, która rok chodzi na siłownię i robi trójbój, bo 3 razy w tygodniu robi 5 razy 5. To jest trening dla osoby, która robi sport, a nie chodzi na siłownię. Bo dwuboiści w tamtych czasach i nadal zresztą to robią, to są sportowcy, a nie pakerzy, nie? Trójboiści bardzo często nadal są po prostu pakerami, nie? Nie różnią się wiele od kulturystów. Sportowiec to jest taka osoba, która rozwija wszystkie cechy motoryczne, i z tymi, które decydują o jego mistrzostwie, o powodzeniu w jego dyscyplinie, dochodzi do mistrzostwa, nie? Czyli taki dwuboista z tamtych czasów robił mnóstwo lekkoatletyki na przykład. Oni rzucali oszczepem, pchali kulą, sprintowali, biegali średnie dystanse, biegali długie dystanse, robili elementy gimnastyczne, robili siłownię i robili dwubój na podejście. I dla takich osób został przygotowany German Volume Training, który zakładał bardzo dużą objętość, bo w okresie off-seasonu dużo treningów schodziło. I chodziło też o to, żeby ta objętość ogólna, to co mówiliśmy wcześniej, ten całkowity stres treningowy był na podobnym poziomie, tylko nastawiano się na inną cechę. Czy hipertrofia nie jest cechą motoryczną, nie? Ale nadal idea jest ta sama, bo to jest pod periodyzację blokową, czyli w konkretnym czasie w roku rozwijasz konkretne cechy motoryczne, nie? I bazujesz na tym, że konkretne cechy mają różne czasy retencji i na poprzedniej budujesz kolejną, nie? I po prostu w off-seasonie zawodników przyzwyczajonych do bardzo dużej objętości treningowej traktowano dużą objętością na samej siłowni, bo mieli bardzo wysokie work capacity, nie? I potrzebowali wysokiego bodźca, żeby wytrącić się z homeostazy, żeby doszło do superkompensacji. I teraz tak, pewnie jak zbadasz German Volume Training na normalnej osobie, która po prostu chodzi na siłownię, to się okaże, że to nie jest optymalny trening, nie? Że możesz zrobić połowę tej objętości i tak będziesz miał taki sam efekt, albo nawet lepszy. Więc badaniami oczywiście warto się sugerować, ale mądrze, bo zawsze chodzi o to, jaki jest kontekst. Kontekst jest najważniejszy, nie? Czyli powinniśmy się sugerować badaniami na osobach bardziej zaawansowanych niż na takich początkujących. Na osobach, które są podobne poziomem do osoby, którą ty trenujesz lub którą ty sam jesteś, nie? Bo tak naprawdę, słuchaj, ciężko jest się nie sugerować badaniami, bo ty biorąc na przykład do ręki, nie wiem, rozpiskę treningową w stylu Westside Barbell, ty się sugerujesz badaniami, bo cała metoda sprzężona to są radzieckie badania z lat 70., nie? I wcześniejszych. To ojcem metody sprzężonej jest Juri Werkoszański, to jest trener lekkoatletyki, trener sprinterów i on w latach 50. ukuł podstawy pod metodę sprzężoną. Simmons zrobił z tego tylko system na metodzie sprzężonej dostosowany do trójbojów w sprzęcie. Nie? I większość programów treningowych, które znajdziesz w sieci, to jest ona oparta na badaniach. Tylko nie na zasadzie, że sprawdzano, czy 5x5 będzie efektywniejsze niż 3x5, tylko na przykład jest oparta na takich rzeczach jak tabela Prilepina, czyli owoc pracy w latach 70. trenera dwuboju, sztabu trenerów dwuboju drużyny rosyjskiej, którzy sprawdzali, jaką objętość treningową można nałożyć na zawodnika, żeby miał optymalny progres z uwzględnieniem, jaki powinien być rozkład procenta ciężaru maksymalnego, na którym oni pracują w ciągu roku. I na takich badaniach, na takich zbiorczych, dużych badaniach, na takich ogólnikach porobiono programy treningowe pod kątem trójboju czy dwuboju, także one wszystkie są, na zasadzie sugerowania się badaniami. Z tego też powodu większość programów, które złapiesz, są skuteczne i one działają, nie? A na redukcji bardziej powinniśmy stawiać na objętość czy na intensywność? Bo też możemy sobie podzielić, że jedne osoby będą chciały bardziej podtrzymać te submaksymalne ciężary, a drugie będą bardziej chciały podtrzymać na redukcji masę mięśniową, którą zbudowały. I powiedz mi, czy będą jakieś różnice pomiędzy tutaj specyfikacją treningu? Nie utrzymasz intensywności na redukcji, choćbyś się posrał, nie? Utrata wagi ciała zawsze się wiąże z tym, że siła maksymalna będzie albo spadała, albo będzie stała w miejscu, chyba że jesteś osobą początkującą lub średnio zaawansowaną. Okej, ale to bardziej powinniśmy wchodzić w te zakresy intensywności w naszym planie? Czy powinniśmy bazować na tym ciężarze, powiedzmy 85% ciężaru maksymalnego do 90%? Czy to się w jakiś sposób wtedy przełoży na utrzymanie siły maksymalnej? No to powiedz mi, jaki jest cel naczelny? Czy robimy redukcję, bo chcemy dobrze wyglądać? Czy robimy redukcję, bo chcemy się wymieścić w niższej kategorii wagowej, a dźwigać? Okej, też chcielibyśmy lepiej wyglądać, ale nie chcielibyśmy też dużo stracić na sile. To tak naprawdę, niewiele zmieniasz w treningu, tylko obcinasz lekko objętość, nie? No bo, słuchaj, jeżeli masz mniej kalorii, to jesteś w stanie przejść mniej objętości treningowej, nie? I próba utrzymania tego samego treningu przy mniejszej podaży kalorii i obniżaniu wagi ciała będzie prowadziła do tego, że coraz gorzej się będziesz regenerował. Czyli też do zaburzenia samej sylwetki, no bo chujowa regeneracja to jest podciąganie wody, chociażby jesteś za mgłą, nie? Mimo, że tłuszczu masz mało, no to możesz być i tak zalany, no bo sama woda siedzi. tak w kwestii czysto sylwetkowej. Nie trzymałbym się kurczowo tego, że wiesz, że utrzymasz ciężar i w ogóle bym się tym nie łamał, bo te ciężary szybko wracają po redukcji, nie? Jak zaczynasz wracać z kaloriami. I reagowałbym po prostu na samą objętością, na to, co się dzieje, nie? To też zależy znowu od metody, nie? No bo jeżeli masz progresję liniową, no to ciężko byłoby, wiesz, założyć, że w fazy objętości wejdziesz sobie w peaking w trakcie redukcji i to ma, wiesz, jakikolwiek sens. Jeżeli pracujesz na sprzężonej, no to sama zmiana treningu nie ma sensu, no bo nie masz jak zmienić tego treningu, nie? I tak pracujesz nad wszystkimi cechami w jednym momencie. Ja generalnie wychodzę z założenia, że raczej robimy jedną rzecz, a nie wszystkie naraz, nie? I generalnie albo chcesz, wiesz, wyglądać tak dobrze jak się da, albo chcesz być tak silnym jak się da. Możesz wyglądać w miarę fajnie i będąc mega silnym, nie? I możesz w miarę fajnie podnosić, wyglądając mega zajebiście, ale no nie możesz, wiesz, być kulturystą i trójboistą naraz. No i nie to się bardzo rzadko udaje. Masz takie przykłady jak na przykład Larry Wills, tak? Jego wszyscy znają. On wygląda jak kulturysta, chociaż pewnie kulturyści by mnie wyśmiali teraz, że ma wiele niedociągnięć. Ja się na tym nie znam, na co trzeba zwrócić uwagę, ale no jest docięty, jest silny, tak? Ale to jest bardzo trudna rzecz, nie? I na pewno nie jest to coś, co byśmy chcieli robić w początkującym, nie? Tak naprawdę większość tych zawodników, którzy w trójboju wyglądają dobrze, to ich historia wygląda tak, że najpierw budowali bardzo dużą masę, a potem nastawili się na retencję siły, nie? Czyli zaczynali zbijać tłuszcz powoli, w mądry sposób i starali się utrzymać wyniki siłowe. A czy ogólnie w trójboju powinniśmy zwracać uwagę na swoją dietę, czy utrzymywać tylko określony pułap kalorii? Żeby mieć energię na treningach, utrzymywać te kalorie, a jeśli chodzi o poziom tkanki tłuszczowej, czy mamy wyższy, czy niższy, to już nam się tak nie przełoży bezpośrednio na wyniki? W samej sile maksymalnej, po tym, co można obserwować na świecie, no to tłuszcz raczej pomaga, nie? Przynajmniej to by sugerowały wyniki, tak? Ale to, że dużo ludzi, którzy pokazują, że i bez tłuszczu można podnosić. Problem się pojawia wtedy, kiedy się wysuszasz jak kulturysta, nie? Czyli trzymasz bardzo nisko estradiol, wyrzucasz z siebie dużo wody. Przy dużych ciężarach jest niebezpieczeństwo pozrywania się, nie? Także na pewno nie ma co ścinać tego do końca. Ale punktem numer jeden pytania było jedzenie, tak? Na jedzenie należy zwracać uwagę, nie? Bo to, słuchaj, no jedząc syf, nie będziesz utrzymywać dobrego stanu zdrowia. Chujowy stan zdrowia to jest obniżenie twojej siły maksymalnej. Nawet jeżeli jesteś kurewsko silny, to pewnie możesz być silniejszy, jeżeli twoje, wiesz, wyniki krwi są koncertowe, nie? A nie, wiesz, masz cholesterol w kosmosie, nadciśnienie i wszystko naraz. Idąc dalej, chujowy stan zdrowia to jest chujowa wydolność. Chujowa wydolność to jest gorsza regeneracja, nie? No, to jest wszystko fakt, nie? Tylko że ty nie musisz się na przykład martwić tym, że, wiesz, raz na parę dni sobie, wiesz, nie wiem, pudełko lodów. Czy ktoś się poczęstuje ciastem na urodziny, musisz odmówić. Chodzi raczej o zasadę 80-20, nie? Musisz budować bazę, która cię odżywia, nie? I dba o twoje zdrowie, ale w momencie, w którym sylwetka nie jest twoim numerem jeden, to wiesz, 2% tkanki tłuszczowej w te czy we w te nie robią ci różnicy. To jest też coś, czego ani ty, ani ludzie nie zauważają zwykle w lustrze, nie? To zauważają ludzie, którzy się znają na sportach sylwetkowych, którzy tym żyją, nie? Że wiesz, to jest ich świat. Oni widzą to, że na przykład, wiesz, no podlało cię trochę na przykład, wiesz, na dwójce, nie? Mniejsza separacja. Ale w gruncie rzeczy gdzieś tam te okolice 2-3% czy 4 tkanki tłuszczowej w te czy we w te jest niezauważalne. Wiesz, jak rzucisz 2% tkanki tłuszczowej i pokażesz się swojemu kumplowi, który cię widział, wiesz, 3 tygodnie temu, to nie zauważy różnicy. Nie? Wiesz, o co chodzi. Także ja wychodzę z założenia 80-20, nie? To jest, idea jest taka, że jedzenie, które ty jesz w trójboju czy w sporcie siłowym, ma ci dawać performance, a nie wygląd. Wygląd będzie konsekwencją pilnowania kalorii, nie? Jedzenia w miarę czysto i odpowiedniego treningu. A to jest konsekwencja, nie? To jest znowu priorytet. Nie możesz robić wszystkiego naraz. Jeżeli robisz trójbój, to robisz pod performance. Ty masz mieć pierdolnięcie na treningu i na zawodach. A nie na przykład czuć się jak zombie, bo wymyśliłeś sobie, że robisz, nie wiem, intermittent fasting i na czczo trenujesz. To jest, wiesz, to jest idiotyzm, nie? A to myślisz, że taki trening na czo, powiedzmy, niekoniecznie jeśli chcemy mieć taki mega progres, tylko bardziej taki rekreacyjny, czy będzie ok? Nie, no wiesz, jak się najesz węgli na noc, no to przyniesie ci efekt, nie? No to wszystko dobór strategii żywieniowej. Odpowiadając prosto na pytanie, tak, należy zwracać uwagę. Kalorie są najważniejsze, ale powinieneś 80% diety żreć czysto, żeby się po prostu nie rozpierdolić, bo jak się rozpierdolisz, to wypadniesz z treningów, nie? Albo z optymalnego performance'u, czyli sabotujesz swój wynik. Oczywiście są ludzie, którzy na samym shitowym żarciu robią mega wyniki, ale to jest droga, która nie jest długa, nie? Najczęściej. Przyjdą prędzej czy później problemy. Jeden jest bardziej wytrzymały, drugi mniej. No tak, kiedyś to się odbije na pewno. Tak, no, jedynym twoim celem jest zrobienie wyniku. Jeżeli robisz coś, co potencjalnie może cię wyrzucić z walki o ten wynik, to znaczy, że siebie sabotujesz. Jesteś, kurwa, niepoważny. Powiedz mi, Paweł, w jakim wieku możemy zacząć dźwigać ciężary? Dość popularny jest ostatnio trójbój wśród młodzieży od 14 do 16 roku życia. Czy oni mogą przy zachowaniu odpowiedniej techniki już dorzucać sobie dość spore ciężary? Czy mamy jakiś taki odgórny pułap wiekowy, który powinniśmy się trzymać, jeśli chodzi o trening z wysokim ciężarem? Mogą normalnie dźwigać. Zgodnie z moją wiedzą, z tymi badaniami, z którymi ja się zapoznawałem, to nie ma żadnej negatywnej korelacji pomiędzy podnoszeniem ciężarów, a na przykład wzrostem, czy innymi czynnikami, czy zdrowiem takich młodych osób, o ile też wykonywane poprawnie. Tylko wiesz, znowu muszę powiedzieć, zależy, nie? Aktualnie tendencja w społeczeństwie jest taka, że od małego dzieciaka do tego wieku tam, nie wiem, 12, 13, 14 lat, gdzie dopiero testosteron zaczyna iść w górę, to spędzasz życie przed komputerem, nie? I generalnie potem twoją pierwszą aktywnością sportową na poziomie bardziej profesjonalnym, czy poważnym, jest siłownia. To nie jest dobre, nie? To jest na takiej samej zasadzie, że wiesz, no... Teorii muzyki nie uczysz się na death metalu, nie? Tylko poznajesz, nie wiem, jazz, muzykę klasyczną. To jest twoja baza. Za duży przeskok. To jest twoja baza, nie? No bo generalnie wchodząc od razu w siekankę, nigdy nie będziesz wybitnym muzykiem, nie? Wiesz, o co mi chodzi, nie? Czyli bardziej po prostu musimy podejść, żeby zachować tą technikę. Każdy sportowiec powinien mieć pewną bazę, nie? I bardzo ważne jest wyrabianie tej bazy w młodym wieku. I to można zauważyć u trójboistów czy u innych zawodników sportów siłowych, że jeżeli mieli bazę zrobioną za mało lata, to dużo łatwiej jest im się odnaleźć w sporcie takim wyczynowym, nie? I moim zdaniem błędne jest zaczynanie w ogóle aktywności fizycznej od siłowni. Należy wbudować jakąś podstawową bazę sportową. Tak wygląda normalna edukacja w sporcie, nie? Wiesz, dzieciaki... na przykład szkoląc się na lekkoatletę poznają wszystkie dziedziny lekkoatletyki, nie? I robią w swoim treningu wszystko i troszeczkę bardziej się skupiają na tym, co będzie ich docelowym sportem, ale robią też sporty, wiesz, zespołowe, wszystko, nie? Żeby zbudować ogólną bazę fizyczną, ogólną bazę tlenową, ogólną tą bazę sprawnościową, zwinność, nie? Przeładować po prostu bardzo ogólny sport na dużej objętości, a potem zacząć to specjalizować. I siłownia też w małym zakresie zaczyna tam wchodzić, tak? Podstawowe rzeczy. Niestety, ale obserwujemy to, nie? Że ludzie, którzy całe życie nic nie robili i wchodzą na siłownię, no to bardzo często się kontuzjują dość szybko, nie? Rozwalają się od tej siłowni. Szczególnie jak jest robiona nieumiejętnie. Ciężko zrobić umiejętnie wzorce wielostawowe, jak masz zerową koordynację, nie? Robimy, wiesz, na przykład, to często widzę na szkoleniach, tak? Czy na treningach, gdzie przychodzą do mnie ludzie, bo chcą tam poprawić, wiesz, i na przykład przysiad, tak? Dla siebie. Trenują rekreacyjnie, chcą poprawić przysiad, nie? I wiesz, zaczynamy na przykład od takiego prostego ćwiczenia jak deadbug. Czyli wiesz, w jednym momencie musisz opuścić prawą rękę, lewą nogę na ziemię, tak? A po przeciwnej stronie kończyny zostają nieruchomo. Jest bardzo duży problem, żeby skontrolować, wiesz, po przekątnej kończyny. No i wiesz, jest problem ze skontrolowaniem swojego ciała bez ciężaru, a my chcemy wchodzić i budować siłę na skomplikowanym wzorcu wielostawowym. Także wiesz, odpowiedź jest tak, jak najbardziej można zaczynać wcześniej, ale nie iść na ciężar, nie? Wybudować najpierw jakąś bazę, rok, dwa, trzy, to powinna być ogólna baza. Już chociażby nawet kulturystyka jest fajną bazą pod trójbój, nie? Ludzie, którzy przetrenują sobie 2-3 lata na wplicie, ale robią to mądrze, nie? Wiesz, technicznie, ale wyrabiają taką świadomość ciała, umiejętność czucia mięśni, reagują dużo lepiej na trening trójbojowy, czy dużo szybciej się uczą techniki. Na przykład to zauważyłem już na samym początku naszej działalności, że kiedy trafiają do nas kulturyści, to w nimi robota jest bardzo prosta. Bo jemu mówisz, ej, ale jeszcze widzę, że nie pracujesz dwójką, nie? Napnij dwójkę w przysiadzie. Okej, cyk, działa, nie? No nie wiem, no w wyciskaniu na przykład, wiesz, dolna część czworobocznego, dopnij to, nie? Jak wyciskasz, aha, spokojnie, wiesz, dopina łopatkę i idzie. Kulturysta ma dużo większą kontrolę motoryczną niż przeciętny człowiek, nie? Mimo sobie, wiesz, z tego nie zdaje sprawy, bo nie robi, wiesz, ćwiczeń ogólnosprawnościowych najczęściej, bo nie z tego go rozliczają, to nie jest jego dyscyplina, nie? Mhm. No tak, automatycznie umie po prostu. Ale ma kontrolę mięśni i potrafi to bardzo szybko wgrać, nie? Wiesz, jeżeli dostanę osobę, która powiedzmy zaczyna swoją przygodę od crossfitu czy trójboju, nie? Znaczy crossfit to nie jest dobry przykład do tego przykładu, ale powiedzmy dostanę trójboistę po roku, nie? I dostanę kulturystę po roku, powiedzmy, że obydwoje są prowadzeni dobrze i nie mają ograniczeń mobilności, to ja kulturystę szybciej nauczę rwania niż trójboistę. Tak, bo łatwiej mu będzie wkleić w głowie, wiesz, na wysokim tempie bardzo dużo różnych, wiesz, akcji ze strony mięśnia, nie? Ma kontrolę motoryczną lepszą. Nie na, wiesz, wzorcach ogólnie uznawanych za funkcjonalne, ale ma kontrolę motoryczną, bo wie, co zrobi na przykład z łopatką, nie? Bo na wiosłowaniu pod 13 różnymi kątami on umie tę łopatkę dopiąć w każdą stronę, nie? W przypadku deloadu i maksowania, jak powinniśmy podchodzić pod te dwa warianty w treningu? Co powinniśmy uwzględnić? Jak powinniśmy dobrać rozkład ciężaru? No to jest sprawa dość prosta, nie? Bo to teoria treningu nam odpowiada na to pytanie. Deload robisz, zanim musisz zrobić deload. Jeżeli nadchodzi tydzień, w którym musisz zrobić deload, bo nie jesteś w stanie nic zrobić, to znaczy, że już jest za późno, nie? To znaczy, że przegiąłeś pałę. Więc deloady robisz częściej niż się wydaje, że powinieneś. To jest też znowu niekomfortowe, nie? Ale to generalnie deload to nie ma złotej zasady, czy co 3 tygodnie, czy co 8 wrzucasz. Zależy, nie? Trzeba sobie potestować, ale chodzi o to, żeby mieć cały czas wysoką sprawność na treningu, nie? Wysoki performance, żeby nie nadchodziły tygodnie, nie zaskakiwały cię tygodnie, gdzie nie możesz zrealizować planu. To ci rozpierdala plan wtedy, nie? Lepiej, inaczej, no efekt treningowy wtedy, kiedy odpoczywasz, nie? Można odpoczywać za dużo oczywiście, ale można też odpoczywać za mało, więc znowu szukanie złotego środka. Deload musi być w każdym treningu, ale co ile czasu, to twój dziennik treningowy ci na to odpowie, nie? A powiedz mi, lepiej sobie jest zrobić coś takiego, jeśli zakładam teraz, że będę miał blok treningowy, który trwa 8 tygodni i wtedy robię deload? Czy jeśli mam zaplanowane na te 8 tygodni treningi, jestem obecnie w 5. tygodniu i wiem, że ten 5. tydzień mam strasznie chujowy pod względem energii, pod względem regeneracji i 6. mam wtedy tak samo. I jak teraz to robimy? Czyli wtedy wchodzimy na ten deload, czy jeszcze próbujemy dociągnąć do tego 8. tygodnia, żeby planował się nam to wszystko? Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czemu masz gorsze te tygodnie? Bo może się coś zmieniło w twoim życiu, nie? Może nie dojadasz, może się nie wysypiasz, może się non-stop kłócisz z żoną. To wtedy masz odpowiedź, czemu jest gorsze, nie? I po prostu dajesz sobie mniej na treningach, nie robisz całkowitego deloadu, ale wiesz, no starasz się zrobić najważniejsze rzeczy. Znowu wracamy do zasady priorytetyzacji, nie? Priorytet... Czyli trochę obciąć ćwiczenia albo objętość. Robisz to, co jest najważniejsze, nie? Priorytet i egzekwowanie. Ale jeżeli na przykład, wiesz, wszystko jest tip-top, i jest nagle dupa, no to pewnie za długo ciągnąłeś trening. No jest po prostu za mocny. Dajesz solidny deload. Wszystko się sprowadza do elastyczności, nie? Naprawdę nie ma złotych zasad. Nikt czegoś takiego nie wyznaczył, bo jest za dużo zmiennych. Mnóstwo czynników ma wpływ na to, jaki efekt będziesz miał treningowy. I nie da się wyznaczyć na zasadzie, wiesz, tabelki i algorytmu. Jeżeli to i masz dokładnie tyle, a tyle tygodni, na tym możesz robić. Głupie niedojadanie może się, wiesz, skumulować. Będziesz, wiesz, tracił 300 kalorii dziennie na przykład, bo coś tam. Po 2 tygodniach masz deficyt już prawie 5000 kalorii. Do chuja energii, nie? A w przypadku maksowania, jeśli mamy cel pobicia 200 kg w wyciskaniu leżąc, to jak wtedy powinniśmy rozdzielić ten ciężar etapowo, dochodząc do tego submaksymalnego? To też bardziej indywidualnie, jak się czujemy dobrze na danym ciężarze? Mówisz o maksowaniu, w sensie w konkretnym dniu, w którym sprawdzasz? Tak, wynik? Tak, sprawdzam ile wycisnę na klatkę. Zakładam, że to będzie gdzieś około 200 kg i w to celuję. Takich, wiesz, metod ładowania jest mnóstwo, nie? Tam Poliquin ma swoje metody, Tibadu ma swoje metody. Mnóstwo ludzi ma jakieś tam swoje sztywne schematy. Moim zdaniem to powinno się opierać po prostu pod kątem tego, jak normalnie trenujesz. Czy jaką objętość normalnie robisz. Bo jeżeli jesteś przyzwyczajony do danej objętości, no to ona ci, wiesz, nie rzutuje na formę, nie? Można się sugerować też tabelą Prilepina i tym się często sugeruje. Czyli ile mniej więcej liftów można zrobić na treningu w konkretnym przedziale ciężaru maksymalnego. Ale koniec końców, wiesz, sprawa jest bardzo prosta, jeżeli idziesz metodą sprzężoną, bo co tydzień robisz maksowanie, więc co tydzień testujesz sobie schemat rozgrzewkowy. Bo celem treningu maksymalnego wysiłku jest pobicie rekordu, nie? W jakikolwiek sposób. Więc co tydzień masz okazję na różny sposób sobie naładować ferie rozgrzewkowe i zobaczyć, kiedy masz optymalny performance. Jak robisz to na zasadzie periodyzacji blokowej, no to w gruncie rzeczy też do ferii roboczych rozgrzewasz się w jakiś sposób, nie? I to się przez cały czas w periodyzacji tej liniowej z tygodnia na tydzień się nakłada coraz więcej, nie? Coraz większy ciężar podchodzisz i dostosowujesz do tego rozgrzewkę, więc my się sugerujemy tym, co jest w treningu, nie? Jak jedziemy na zawody, to zawodnicy się grzeją tak, jak się grzeją normalnie treningowo. Czyli tak jak w treningu podchodzą, wiesz, do maksa czy do ferii roboczej, to po prostu powtarzają te swoje schematy i ja na przykład nie przywiązuję wagi do jakiejś konkretnej, wiesz, wartości. Czyli jak się po prostu czują wygodnie, tak powinni w sobie wprowadzić. Ty masz czuć pierdolnięcie, nie? Wiesz, czasami na treningu robisz 8 ferii pustym gryfem, a czasami robisz jedną. Kwestia tego, żeby dogrzać mięsień i żeby czuć ruch. Są oczywiście różne badania, które, wiesz, pokazują, że na przykład jest lepszy efekt, jeżeli zrobisz to w ten sposób, jest lepszy efekt, jeżeli robisz takie przerwy, bo na przykład układ nerwowy jest bardziej, wiesz, podpalony i tak dalej, ale ja lubię prostotę, nie? Ja uważam, że 90% tego sukcesu to jest praca u podstaw, a wszystkie te dodatki, jakieś bardziej zaawansowane metody, to jest właśnie tyle, to jest dodatek, nie? W większości zawodników z czołówki, jakbyś zapytał, jak się grzeją, to by ci powiedzieli, że tak jak czują, nie? Jest taki dysonans pomiędzy właśnie, wiesz, ludźmi, którzy kochają te wszystkie badania i kochają się onanizować nad rozpisywaniem programu, a ludźmi, którzy dźwigają naprawdę, nie? I zwykle ci ludzie, którzy dźwigają naprawdę duże ciężary, to właśnie robią na czuja, nie? Oni znają swoje ciało, obserwują je i po prostu robią to tak, żeby się czuli, że mają moc. A wiele osób, wiesz, maskuje kiepskie treningi bardzo zaawansowaną metodyką tych treningów. A czy takie osoby w tej fazie rozgrzewkowej zmieniają sobie te parametry, które na początku założyły? Czy na przykład rozpisali sobie przed danym maxem, jak powinno to wyglądać i tego się trzymają tak bardziej na sztywno? No i dokładnie tak robimy, nie? To reagowanie na bieżąco, albo na przykład czyli tak wchodzimy na jakieś, wiesz, ćwiczenia specjalne, nie? Typu, no widzę, że coś z łopatką nagle nie gra, nie? A grało cały czas, no to robimy jakieś aktywacje na przykład, nie? Albo szukamy jakiegoś punktu spustowego, który nam robi problem. Reagowanie i obserwowanie. No, jesteś w stanie tak do tego podejść, jeżeli prowadzisz dziennik treningowy. Nie? Będę do tego wracał co chwila. Musisz mieć informacje, na których pracujesz. Nie? Na czuja to nic nie wynika z działania na czuja. Nie? Potrzebujesz wymiernych informacji. Liczb. Potrzebujesz zapisu swoich prób i błędów. Nie? To działało, to nie działało. Więc możemy mniej więcej tutaj w takim przedziale iść albo nie iść, nie? A czy maksowanie, jeśli robimy typowo na treningu, nie na zawodach, to powinniśmy wszystkie boje główne na treningu, czy osobno w każdy dzień jeden bój? Są różne szkoły i na każdej szkole są mistrzowie. Moim zdaniem nie ma znaczenia, to jest bardziej... nie predyspozycja, tylko to jest bardziej preferencja zawodnika. Jedni zawodnicy się na przykład czują pewniej, jeżeli robią cały trójbój na jednej jednostce, bo wtedy jakby w głowie mają pewność, że na zawodach wytrzymają. Kondycyjnie, nie? Wiesz, wydolnościowo. A są zawodnicy, którzy tak jak my, w większości trenujemy na zasadzie góra-dół, nie? Czyli robimy jeden lift na jednym treningu, a tą kwestię wydolności na zawodach robimy na zasadzie budowania ogólnego przygotowania fizycznego i dużej objętości ćwiczeń akcesoryjnych na każdym treningu. I to też się sprawdza, nie? Tak samo są zawodnicy, którzy się lepiej czują, jeżeli robią dużo podstawowych wzorców ruchowych, czyli w samym treningu jest dużo przysiadów z prostą sztangą, a są zawodnicy, którzy nie muszą tego robić, nie? Mam zawodników, którzy robią, wiesz, pełne przysiady raz na 2 miesiące i przez 2-3 tygodnie przed zawodami wchodzimy dopiero na siady w taśmie. I to działa na zawodach, nie? Nie pierdolą techniki, robią to świetnie. Mam zawodników, którzy co tydzień robią przysiady, bo inaczej im technika wpierdala. I na przykład jeżeli robiliśmy maksowanie różnych ćwiczeń co tydzień i użycie różnych gryfów specjalnych, to nie działało, nie? Technika nam się rozpierdalała. To jest na przykład sytuacja w jednym z moich najlepszych zawodników z Michałem Marciniakiem. On nie idzie metodą sprzężoną. U niego to jest stagnacja, nie? Jakkolwiek bym się nie starał, żeby z nim zrobić sprzężoną na różne sposoby, to nie mieliśmy progresu, nie? To jest mój błąd trenerski. No ale no to jest znowu ja mam, słuchaj, tabelę, w której mi zliczają różne rzeczy, mam wykresy z tego, ja sobie siadam i analizuję. No okej, robiliśmy to, nie działa. Zróbmy 180 stopni inaczej. I on robi liniówkę. I jest progres? No jest progres, nie? Mam drugiego zawodnika, który jest na bardzo podobnym poziomie i w podobnej wadze do Michała, czyli Miłosz Materek. Miłosz Materek robi wszystko na sprzężone i im mniej robimy, rozumiesz, wiesz, przysiadów i ciągów, tym lepiej siada i ciąga. Z małymi tam wyjątkami. Są takie okresy, gdzie on po prostu czuje, że chce zrobić ciąg, bo coś mu wpierdala i wiesz, on mi o tym pisze. Siema, może zrobimy ciągi dzisiaj na jedynkę. Bardzo proszę, rób ciągi na jedynkę. I to nam działa, nie? To jest bardzo luźne programowanie treningowe, nie? Na zasadzie, wiesz, 2-3 tygodniowych fali, na zasadzie często widzi mi się zawodnika, nie? Że czuję, że chcę zrobić to. A ja dbam o to, żeby objętość się zgadzała, nie? Żeby było legit. A u Michała musimy robić podstawy cały czas, nie? I to różne typy ludzi wymagają różnego podejścia i na tym polega robota trenera, nie? Żeby znaleźć te rozwiązania, które działają i je udoskonalać cały czas, a nie, wiesz, jakby upierać się przy tym, co mi się wydaje, że jest najlepsze. No najlepsze jest to, co działa. Jak będzie działało na niego, kurwa, robienie 5x5, to będziemy robili 5x5. No, no tak, po co zmieniać, jak teraz, działa? Teraz na przykład robimy treningi tylko kulturystyczne i znowu mamy wzrost siły, nie? co jakby stoi w sprzeczności z tym, w co wierzę, tak? Ale to nie ma znaczenia, w co ja wierzę. Ja potrzebuję wynik na kartce, nie? To, w co wierzymy, to zwykle jest tylko i wyłącznie przekonanie. Przekonanie nie ma nic wspólnego z prawdą. Przekonanie najczęściej jest ograniczające, nie? I to jest też to, co jest zajebiste w tym zawodzie, w sporcie i tak dalej, że jesteś zmuszany często, żeby zadać kół, żeby sobie, wiesz, zarzucić niekompetencje, nie? Czy zarzucić sobie, że nie masz racji, ja sam nie mam racji, tak sobie muszę czasami powiedzieć, nie mylisz się, kurwa. Wiesz, masz na 10 zawodników, na zawodnikach potwierdzone, że coś działa, ale musisz powiedzieć ty, a co jeżeli to nie mam racji i korelacja nie oznacza, wiesz, ciągu przyczynowo-skutkowego. Może to jest tylko to, może to jest tylko korelacja, nic więcej. I że prawda leży gdzie indziej i szukanie tej prawdy, to jest cały fan tej roboty, nie? Znowu, żeby szukać prawdy, szukać rozwiązania optymalnego, to musisz mieć dane. Twarde dane, liczby. Liczby nie kłamią, nie? Liczba ci mówi wszystko. 8 tygodni temu zrobiłeś taki sam przysiad, nie mamy progresu. To nie da się temu zaprzeczyć, nie? I analizujesz, ile żarł, ile ważył, ile spał, jaka była objętość, jakie ćwiczenia dobraliśmy i zastanawiasz, co nie działa. Może to, okej, robimy kolejne 8 tygodni na zmienionych zasadach, to zostawiamy, to wypierdalamy, to ulepszamy, tu podnosimy objętość, tam zmniejszamy. I może się okazać, że znowu nie masz racji. Tylko im więcej takich pomyłek zrobisz, to w przyszłości tym mniej, wiesz, będziesz tracił czasu na szukanie rozwiązań, tylko będziesz to czuł na zasadzie tego intuicji, nie? No, z doświadczenia też tak, po prostu zaczynasz czuć pewne rzeczy, patrzysz nawet na człowieka i widzisz, że mu jest potrzebne takie ćwiczenie i tyle, nie wiesz czemu. I nie wiesz, czemu ci się wydaje, że ma zrobić 8 ósemek, ale dajesz mu to i to działa, nie? Ale to właśnie to konsekwentne popełnianie błędów prowadzi do zbudowania warsztatu, nie? Nikt nie jest nieomylny, to nawet Simmons przyznaje w swoich materiałach, że wielokrotnie się mylił i to kosztem formy na poziomie rekordów świata swoich zawodników, nie? A powiedz mi, w takim razie, kogo warto słuchać, kogo analizować, jeśli chodzi o takie autorytety, żeby minimalizować te błędy w poczynaniach trenerskich czy zawodniczych? Czy są takie osoby, które mógłbyś wskazać i polecić, od kogo można czerpać informacje? Od wszystkich. Generalnie od wszystkich, nie? Ja bardzo lubię Amerykanów sobie czytać. I tych ruskich, którzy do Amerykanów wyemigrowali, nie? Czyli Juri Werkoszański, Władimir Zaciorski, Mel C. Siff i wszyscy, co na bazie tych danych robili opracowania, czyli przede wszystkim Louie Simmons i idąc dalej Dave Tate, Jim Wendler, Chris Duffin, co tam dalej? Zajebiste są opracowania dwubojowe, nie? Atasimow na przykład, czy ten jak on miał, cholera, Oleszko. Te stare manuale dwubojowe są zajebiste, bo tam jest świetna metodyka pokazana i taki właśnie nawyk zbierania danych. Oni wszystko robią na danych, nie? Wiesz, to była Rosja radziecka i tam musiał być wynik i ten wynik musiał być potraktowany naukowo, nie? Czyli trzeba było dojść, ile ten pan lifter ma razy podnieść sztangę o takim a takim ciężarze w ciągu roku i kiedy, w jakiej odległości od zawodów, żeby to działało. To nie są rzeczy do przenoszenia one-on-one, ale to są rzeczy do inspirowania się, do przejmowania pewnego rodzaju metodyki, do sugerowania się. Wiesz, cały website jest oparty na dane dwubojowe, nie? I on był udoskonalany właśnie z braniem poprawki, że no wiesz, trening dynamiki dla klaty jest oparty też na prilepinia. Prilepin jest wyznaczony na zasadzie rwania i podrzutu. Tylko, że została zwiększona objętość z racji tego, że używasz mniejszej ilości mięśni i mniejszych partii mięśniowych. Nie? I to jest na tej zasadzie. I moim zdaniem też świetne są rozmowy z trenerami innych dyscyplin. Ja ostatnio bardzo mocno się wkręciłem też w lekkoatletykę. Sam zacząłem trenować sprint, płotki i tak dalej. Dla własnego rozwoju zawodniczego i rozmawianie z tymi trenerami lekkoatletyki jest zajebiste, bo się okazuje, że my wszyscy bazujemy na tych samych zasadach I właśnie zrozumienie tego, że robimy tak różne rzeczy, a bazujemy na tych samych zasadach, daje ci taką płynność, czy taki luz w eksperymentowaniu, nie? Bo się okazuje, że wiesz, że tak naprawdę jak się zastanowisz, to metodyka Borysa Szejko i metodyka Louiego Simmonsa i metodyka tutaj gościa, w którym wiesz, chodzę na stadion i biegam, to jest to samo. To jest kurwa to samo, nie? Ludzie się, wiesz, uwielbiają spalać w dyskusjach nad tym, czy właśnie 5x5 czy 3x3 jest lepsze, gdzie to w ogóle nie ma znaczenia, nie? To te głębsze zasady treningowe mają znaczenie, one są uniwersalne. I tutaj się właśnie najlepsze jest czytanie takich publikacji przede wszystkim starych, nie? Z tych czasów, kiedy sport był walką polityczną i był ogromny aparat zaprzęgnięty do rozwoju tego, i generalnie opracowań sportowych, no bo my jesteśmy sportowcami, tak? Albo inaczej chcemy być sportowcami jako trójboiści, a często zapominamy o tym, jak dużo możemy się nauczyć od innych sportowców. I my sami też ich możemy wiele nauczyć i ta wymiana jest zajebista, nie? Jak się właśnie z lekkoatletami usiądzie, im się pokaże, jak można inaczej zrobić na przykład przysiad, oni ci pokażą, jak można podejść do rozgrzewki, nie? Albo jak można sobie rozplanować trening, a jak my to robimy i wyciągnąć część wspólną. Także dla mnie to skąd brać informacje, to odpowiedź jest taka zewsząd. I też z takich podstaw jak wiesz, anatomia, biomechanika, to wszystko to musisz wiedzieć i zdobycie tej wiedzy to jest proces wielu, wielu lat. Ja sam mam ogromne braki, wiesz, no nie jestem na przykład specjalistą od anatomii. Znam podstawy, znam tyle, ile z czego najczęściej korzystam, ale na przykład nie rozpiszę ci, rozumiesz, mięśni przedramienia dokładnie, a czasami się okazuje, że warto byłoby to znać, bo na przykład u któregoś zawodnika pojawiają się dolegliwości bólowe, które były związane z mięśniem, którego nie potrafiłem zdiagnozować, bo tu mam dziurę, nie? No, za krótko w tym wszystkim jestem, żeby powiedzieć, że wszystko wiem i w sumie nie ma żadnego trenera, który by twierdził, że wszystko wie. No, to też jest kolejna rzecz, która jest zajebista, tak? No, Simmons mając 72 lata i będąc trenerem od 50 lat w trójboju, on mówi, że się nadal uczy. Nadal czyta, nadal się uczy, on nadal wymienia, to widać po jego artykułach, nie? On ma na stronie ładnie posortowane artykuły latami, że z każdego roku możesz sobie odpalić artykuły i jak wiesz, odpowiednio długo je czytasz, to zaczynasz zauważać ogromne zmiany, nie? Przy nawet podstawowych, tych najbardziej takich kluczowych, podstawowych założeniach jego systemu treningowego są zmiany. Na przykład to, co robią na fali dynamicznej, kiedyś używali 5-tygodniowej fali wahadłowej, potem 3-tygodniowej fali wahadłowej. Najpierw robili na takich procentach ciężaru maksymalnego, potem to zmienili, a teraz w tym roku jeszcze Simon zaczął testować coś w ogóle zupełnie niepodobnego do tego, co robił, bo zwykle na przykład robili, powiedzmy, dla przysiadu na przykład 12 dwójek w określonym tempie, a teraz zaczyna testować 5 piątek, nie? Objętość jest praktycznie taka sama, jeden lift jest wyżej i procent ciężaru maksymalnego jest podobny, ale okazuje się, że zmieniając trochę procent napięcia gumy, nie? Tyle ile guma daje u góry liftu i rzucając to na zasadzie 5x5, a nie 12 dwójek, zauważył, że u niektórych zawodników ma jeszcze lepszy efekt niż miał. Czyli poprawił, wiesz, efekt 50 lat pracy. No tak, ale myślę, że nie da się zawsze bazować na tym, co było. Każdy też się rozwija z trenerów. Jo. To jest na tej zasadzie, że wiesz, żeby zacząć tą robotę, to musisz umieć zrobić tak, żeby nie robić ludziom krzywdy. To wystarczy, nie? Bo nie wolno ci uszkadzać ludzi. To jest karygodne i niedopuszczalne, tak? Nie musisz być trenerem mistrzów. Żeby kogoś trenować, musisz wiedzieć dosłownie trochę więcej niż on. By w tej stanie mu wtedy pomóc. To wystarczy, ale potrzebujesz wiedzy, jak go nie rozpierdolić. A żeby mieć wiedzę, jak go nie rozpierdolić, to musisz sam umieć to zrobić, nie? Technikę ćwiczeń, znać podstawę anatomii. Nie mówię, że musisz mieć, wiesz, zaliczony kurs fizjoterapeuty wiesz, na 5 z plusem, ale znać podstawy biomechaniki i podstawy programowania treningowego. To jest wiedza do zdobycia w ciągu pół roku, myślę, nie? Tak, żeby płynnie się w tym posługiwać i żeby właśnie nie robić ludziom krzywdy. To jest najważniejsze. A cała reszta to jest po prostu szukanie swoich koników i rozwijanie się, bo też nie można być trenerem od wszystkiego. Ja też pracuję ze sztabem ludzi. Ja sam jako zawodnik i ja sam jako trener mam wiesz, zaufane osoby, do których wysyłam ludzi tam, gdzie się kończą moje kompetencje, bo to nie jest żaden wstyd, że się czegoś nie wie. Ja nie wiem tak ogromnej ilości rzeczy, to jest zatrważające, nie? Mam fizjoterapeutę, mam motoryka, którego mogę polecić, nie? Gościa od przygotowania motorycznego. Mam trenerów lekkoatletyki zaufanych. Mam trenerów od podejścia mentalnego, tam gdzie ja nie daję rady, to wiem, gdzie wysłać taką osobę i tak dalej, i tak dalej. Jest niestety taki trend, że trenerzy starają się być od wszystkiego, nie? No, a jak jesteś od wszystkiego, to jesteś od niczego niestety. No to jesteś przeciętny, może tak, nie? Bo wiesz, no... Nie każdy trener, który ma ogromne spektrum swoich umiejętności jest chujowy, tak? Jest bardzo często świetnym trenerem, ale nigdy nie będzie wybitny. Bo ty możesz być wybitny w jednej wąskiej dziedzinie, nie? Nie możesz być, wiesz, coachem od mentalności, trenerem przygotowania siłowego, do tego trenerem przygotowania motorycznego i do tego fizjoterapeutą. Musisz być najlepszy w jednej konkretnej wąskiej dziedzinie i bajer polega na łączeniu się w grupy. Ostatnio nawet prowadziliśmy takie fajne szkolenie z ramienia PTA w Łodzi, ktoś nazywał Master Personal Trainer i tam całe założenie tego było właśnie takie, żeby pokazać kursantom, że warto wejść w jakąś specjalizację i warto się łączyć w takie grupy, nie? My to samo robimy na zasadzie prowadzenia drużyny trójbojowej, wiesz, no, na przykład jeździ z nami fizjoterapeuta. Ja nie jestem na zawodach od tego, żeby wiesz, rozbijać komuś pośladek, albo żeby w ogóle diagnozować to, nie? Ja jestem od tego, żeby pilnować porządku, wyznaczać podejścia i być zawodnikiem, żeby on czuł, że ja stoję za jego plecami, nie? A czy mógłbyś polecić jeszcze 3 książki odnośnie treningu naszym słuchaczom? To tak, no jeżeli chodzi o wydane po polsku, to ostatnio wyszło tłumaczenie Marka Rippetoe, Starting Strength, to się po polsku nazywa Zacznij od siły. I po angielsku to jest bardzo fajna lektura, nie wiem jakie jest tłumaczenie, nie czytałem po polsku, ale to poleciłbym tą książkę, ona jest taka mega podstawowa i tam jest bardzo dużo opisu samej techniki wykonywania liftów. Simmonsa nie polecam na początek, bo on jest trudny do zrozumienia. Jak już, to bym się skupił na artykułach. Z cięższych rzeczy to masz Super Training Mela Siffa, ale to jest kobyła straszna i to też na początek nie będzie dobre. Generalnie Dave Tate. To jest rzecz, która jest łatwa do czytania i mega jak się mówi, praktyczna. On ma zarówno książki o podejściu mentalnym, jak i książki o treningu, nie? Na przykład obłędny jest jego manual do bench pressu, który jest dostępny za darmo na stronie Elite FTF. Ten manual ma 200 stron i to jest jedna z najfajniejszych opracowań metody sprzężonej, jakie czytałem, nie? A Tate jest wieloletnim uczniem Simmonsa, także wiesz, to jest wiedza od źródła. Jest do tego świetny opis samej techniki, metodyki doboru ćwiczeń pomocniczych. Co tam jeszcze było? Czekaj. No i tytuł teraz wypadł z głowy, odpalę sobie folder z książkami. A powiedz mi, bo ostatnio też wyszła książka właśnie Marka Rippetoe w języku polskim, Programowanie treningu siłowego. Polecasz ją? Tak, czytałem po angielsku. To jest, wiesz, o metodzie blokowo-liniowej. Warta, każda książka o periodyzacji jest warta polecenia, bo każda książka o periodyzacji opiera się na jakichś podstawowych założeniach, które były sprawdzone i każda periodyzacja będzie działała. Wiem, jeszcze Matt Wenning będzie zajebistą też książką na początek. Powerlifting Training Developmental Approach, Matt Wenning. To jest opis też sprzężonej i samej metodyki treningowej pod kątem zawodnika RAF, bo Matt Wenning jest rekordholderem zarówno w trójboju sprzętowym, jak i w trójboju RAF i wszystko opiera na metodzie sprzężonej. No. Simmonsa gdzieś tam dalej. Jeszcze też bardzo fajny jest gościu, który się nazywa Sayat, ma na nazwisko, a na imię Jordan Sayat. Jego materiały są fajne, przystępne. Gość jest też dobry marketingowo. On współpracował z Wejnerczukiem, to jest taki koks, jeżeli chodzi o marketing. On był jego trenerem personalnym i to widać, że gdzieś się tam wiedzą, wiesz, wymieniali, nie? No, także to spoko gość. Wiesz, ja raczej czytałem kobyły, nie? Od samego początku. Tych takich jakby prostych książek nigdy nie ogarniałem, więc ciężko mi polecić. Ale myślę, że z tych książek, które już wymieniłeś, ktoś sobie coś wartościowego na pewno znajdzie. Taśmy anatomiczne Meyersa, ostatnio popularne, to jest książka, która mega otwiera oczy. To też, wiesz, nie jest do przeniesienia one on one, bo oni tam o trójboju nie rozprawiają, ale samo podejście do ciała, czadzior, nie? No tak. Mhm. Biochemia, tylko ten... Biomechanika? Nie, biomechanika. Fizjologia Traczyka. To też jest fajna lektura, ale też kobyła. Anatomia tej, jak ona ma? Anatomia Ignasiakowej. Fajne opracowanie. Ona też jest bardzo przystępna, bo anatomia Zumbohenka to taka straszna kobyła. Mało kto ją może pokonać w całości, a Zofia Ignasiewicz rzeczywiście fajnie to przełożyła w taki sposób. Ludzie często, ja zauważyłem, że ludzie bardzo mocno panikują, że wiesz, co jest dobrym opracowaniem, a co złym, nie? Ja tak naprawdę wychodzę z założenia, że należy czytać wszystko, nie? Jak chcesz być dobrym trenerem, to musisz podporządkować życie pod bycie dobrym trenerem, a nie na zasadzie, że wiesz, że no ale jest piwko z kolegami, nie? No chuj z tym piwkiem, masz na przykład na takim piwku 3 godziny czytania książki. I wtedy jeżeli poświęcasz, wiesz, zaczynasz traktować to poważnie, to przestaje ci brakować czasu na zapoznawanie się z różnymi publikacjami. I prędzej czy później sam zaczniesz odsiewać, co jest dobre, a co jest złe. Ja z takiego założenia wychodzę, że trzeba po prostu, wiesz, ryżnąć tyle, ile się da i podchodzić do tego na zasadzie, wiesz, świadomej, z refleksją, a nie przeklepać i przenosić one on one. Bo każdy, kto pisze taką książkę, to jest upierdolony na jedną rzecz, nie? On właśnie pokazuje, wiesz, on działa w dziedzinie swojego własnego mistrzostwa. Tak, a ty potrzebujesz tak samo jak w sporcie, tutaj w byciu trenerem potrzebujesz pewnej bazy, takiej ogólnej bazy, tak? W której też wyciągniesz rzeczy, w których się będziesz specjalizować, nie? Oczywiście wszystkie linki do książek znajdziecie w komentarzu pod filmikiem. Dzięki Ci, Paweł, bardzo za uczestnictwo w tym podcaście. Mam nadzieję, że nasi słuchacze wyciągną z tego mnóstwo przydatnych informacji. Pomimo tego, że jest on dość długi, to bardzo ma mocny przekaz i jest bardzo rzeczowy, więc myślę, że nikt nie będzie narzekał na czas trwania. Powiedz mi tak, Paweł, jeszcze na koniec, gdzie nasi słuchacze mogą Cię znaleźć w social mediach, w internecie czy prywatnie? Ja generalnie działam wszędzie pod marką Barber's Brothers. Jesteśmy i na Facebooku, i na Instagramie. I tam najwięcej działamy. Mamy też swoją grupę, która jest podpięta pod nasz Facebook, Barber's Brothers Team. Tam zapraszamy do dyskusji czy do pytań wszelkiej maści. Działamy tam i my, i nasi instruktorzy. Po naszym kursie instruktorskim się dość aktywnie udzielają, także tam możemy jakby kontynuować naszą pogadankę. Mamy też dwie strony internetowe, barberbrothers.pl oraz Barbell Academy. Na tej pierwszej jest trochę starych artykułów. Ostatnio od dawna nie piszemy tak naprawdę artykułów, raczej wszystko w formie wideo przekazujemy, również w konto na YouTube Barbell Brothers. A na Barbell Academy znajdziecie zbliżające się kursy, aczkolwiek najwięcej informacji o kursach jest na naszym Facebooku, bo dużo współpracujemy ostatnio z innymi szkołami i te szkolenia nie wiszą jakby na naszej stronie, bo nie są organizowane przez nas. No i znajdziecie nas też w Gdyni, w naszym klubie, z tym, że jest to klub undergroundowy, to nie jest klub otwarty dla wszystkich, tam nie mamy recepcji i recepcji nie będzie. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany takim miejscem, to zapraszamy już do kontaktu, wtedy się możemy umówić na obczajkę. na sekcji czy poza sekcją, jak to wygląda u nas, nie? Bo to nie jest fitness klub, to nie jest wybieżny. Inaczej, nie chcemy tam turystów. To jest klub sportowy. Trzeba dźwigać. Tak, to jest klub sportowy. Tam jest brudno, brzydko, tam się przeklina, tam leci nieładna muzyka. Także nie zdradzam adresów, tam nie ma tego na żadnych mapach, nie ma tam żadnych szyldów na budynku. To jest dla osób zdecydowanych, które chcą napierdalać, nie? Oczywiście wszystkie odnośniki do social mediów Pawła, jak i do Barber's Brothers znajdziecie pod filmikiem. Dzięki Ci jeszcze raz, Paweł, za rozmowę. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej. Związane z dietą, fizjoterapią oraz rozwojem osobistym.